ja. Ty i ja, babduba. Ty i ja, babduba. Ty i ja, jeszcze raz. Pogoda głosu, na pokazanie siebie to sposób. Własny instrument nas każdy ma. Śpiewajmy więc ty i ja. Pogoda głosu, na pokazanie siebie to sposób. Własny instrument nas każdy ma. Śpiewajmy więc ty i ja. Ty i ja. Babduba. Dzieci lubią to, to babduba. Tak, babduba. Ty i ja. Koleżanka lepiej śpiewa niż ja. Zostawiam, zostawiam prezydentce. Popisy wokalne, bądźmy szczerzy. A ty lepiej grasz. Ale na szczęście. Nie mam na czym teraz, więc zostawiam tobie. Cześć, witamy wszystkich serdecznie bardzo. Dzisiaj niezwykły dzień, ponieważ, gdyż. Jak to się mówi, nasz gość zrobił nam niespodziankę i okazuje się, że ma dzisiaj urodziny. 100 lat, 100 lat, 100 o nie, nie, lat, 100 błagam. Lat, niechaj żyje nam. Zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, niechaj żyje nam. Bardzo dziękuję. Niech żyje nam, niech żyje nam. Zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, Tomaszu, niechaj żyje nam. Pam, 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 pam. Nie mogłam sobie oczywiście odmówić. Oczywiście, zaśpiewania. Tak, tak. Witamy w 39 live'ie pod hasłem Pogodni ludzie z pasją. To już wiecie, że Tomek jest już na pewno pogodny. Tak. A pasji, o pasji będziemy rozmawiać, bo ta pasja też gdzieś tam nas połączyła. Ale właśnie Tomasz Lis to jest ten inny Tomasz. Tak, ten, ten pozytywny, ten pogodny. Czyli pianista, solista, kameralista, człowiek szerokich zainteresowań, bo też między innymi ja cię podziwiam za to, że interesujesz się historią sztuki, sztukami pięknymi, pięknymi i nie tylko, ale o tym na pewno będziemy wszystkim rozmawiać. Ja zacznę, trochę się wytłumaczę, bo napisałam to w poście, że Tomek wpłynął na taką moją inspirację pogodą głosu, jak powstawała pogoda głosu. Tomek miał wywiad w radio Katowice, to było 5 lat temu, 7 lipca. Oczywiście zapraszam Was do tego wywiadu, jest na stronie u Tomka. Tomasz Lis. Tak, Tomasz Kreska-Lis.com. .com. Tak. Bardzo ciekawa rozmowa. Też pozdrawiamy pana dziennikarza. Przypomnij imię, nazwisko. Sławomir Cierpioł. Tak. Tak. Bardzo ciekawy człowiek. Klasa. Znakomity. Klasa sama w sobie. Tak. Sama tak. Przyjemność w odsłuchaniu tego, tego wywiadu. I ja słuchając tego wywiadu, będąc w puszczy, wpadłam właśnie na to, na pomysł, jak ja mogę, czym ja więcej mogę się dzielić z moimi słuchaczami, nie tylko muzycznie, wokalnie, ale takimi moimi zainteresowaniami o wiele szerzej wychodzącymi poza te muzyczne moje zainteresowania. I oczywiście jest to rozwój, rozwój przez głos, praca z ciałem, z oddechem, też praca z umysłem. W zasadzie jak mówimy już o muzyce, to też z duszą. Absolutnie, wszystko połączone. Wszystko połączone i właśnie Tomek, ja wtedy do ciebie dzwoniłam, mówiłam tobie, że tak. To było niezwykłe, że tak się możemy razem inspirować, tak, i tak pozytywnie na siebie wpływać, pogodnie. Tak. No i też ci za to dziękuję. Masz dobrą pamięć, bo to wywiad tak dawno temu, ale fakt, że to był dobry wywiad i ciekawie się rozmawiało z tym panem. A nie zawsze są dziennikarze, którzy zadają interesujące pytania, zwykle są te same banalne, a on bardzo, to było bardzo ciekawe. Tak, i bardzo czujny pan też. Tak, intelektualnie stymulujące i ciekawe, no tak, naprawdę tak. Tak. Ja pytanie o Lang Langa nie będę zadawać, nie bój. Ale tak, on chyba zadał coś takiego, tak, tak, pamiętam. Zadał, także też się naśmiałam. Oczywiście, no tak, to nie jest przypadek oczywiście, że jesteś tutaj na live'ie, nie ma przypadków, no bo pogoda głosu będzie miała w październiku 5-lecie, a ty wyjątkowo jesteś w Polsce, jak co rok, w czasie wakacji.
bo już od 23 lat mieszkasz w Londynie, tak. Tam pracujesz, rozwijasz swoją karierę, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że ten los nas jeszcze wcześniej ze sobą połączył. I ja powiem o tym, bo to myślę, że jest takie urocze i bardzo romantyczne, co troszeczkę prawda? Też do twojej osobowości pasuje. Co prawda mówisz, że jesteś romantykiem z takim, jak ty to ładnie powiedziałeś, z takim... nie tyle dystansem, co z taką, właśnie. Z taką, tak, no, połączenie intelektualnej kalkulacji z romantyzmem. Coś w tym stylu. Coś w tym stylu, tak, jest zrównoważony romantyzm. Tak. A zaczęło się od tego, że oczywiście byłam w puszczy i w zasadzie Tomek najpierw usłyszał mój głos przy pewnej okazji, a później dopiero mnie zobaczył i myślę, że to jest takie bardzo scena w sumie filmowa, bardzo romantyczna, więc być może kiedyś się to przyda w naszych biografiach. Bo głos był równie piękny, jak i osoba go wydająca, w związku z czym idealnie się ale to... Ale nie wiedziałeś o tym, czegoś. Chociaż różnie to bywa, ktoś może mieć świetny głos, a wyglądać jak wieloryb, a tutaj takie objawienie, więc to tak. Dobra, byłoby. Dziękuję. Chociaż to już od razu powiem, że czasami ludzie są rozczarowani, jak mnie słyszą, szczególnie jak śpiewam takie ala klasyczne rzeczy. No ale i to wyobrażam... jest troszkę inna działka. No tak, ale wiesz, schodzę potem i się pytają, kto śpiewał, jak ja mówię, że ja, to po prostu są zdziwieni i totalnie mi nie wierzą. I potem pamiętam jeszcze, pada pytanie, jak to grał, jak mówię, że też ja, no to w ogóle, to tak jakbym sobie troszeczkę robiła z ludzi żarty, no ale tak to wygląda, jeżeli się ma dosyć tam silny głos i dosyć dobrze osadzony, to niektórym się wydaje, że gdzieś tam trochę inaczej ta pani wygląda. Tak, najbardziej. A, witamy, czekamy na rozwój wypadków. Dzieci oglądają. Przemku, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tak, Przemka i całą rodzinę oczywiście. Bardzo miło Was widzieć i czytać. Okej, no to słuchaj, może zacznijmy od takiego momentu, w którym powstały live'y Pogody Głosu. Tak. Bo jest w zasadzie pandemia, ale był ten moment takiego lockdown też w Polsce. Tak. Wiadomo, wszyscy musieli się zamknąć. Moich zajęć też nie było, bo to też dosyć już wiesz, że aktywnie też działam pedagogicznie. Tak. No i tutaj powstał pomysł, żeby przenieść tą moją działalność do internetu. Oczywiście to było przerażające, stresujące i nadal jest stresujące. Nie ma objaw tego stresu, zapewniam. Atmosfera jest bardzo miła przy stole. Dzięki. No i tak od tego marca, wiesz, nie było koncertów. Myśmy się nie spotykali osobiście, ale dzięki tutaj właśnie tej nośności internetowej pozytywnie zaczęliśmy ją wykorzystywać i stworzyła się taka grupa pogodnych ludzi. Tak. Powiedz mi, jak ten czas wyglądał w Londynie, bo ty byłeś wtedy w Londynie, jak to wspominasz, jak to wtedy wyglądało, jak twoje życie muzyczne, jak to wpłynęło na twoje życie muzyczne? To znaczy, no wyglądało podobnie tak jak wszędzie, chociaż my z dużym opóźnieniem to zaczęliśmy. Natomiast, ja widzę i pozytywne, i negatywne aspekty tego. Negatywnych może nie będziemy mówić, bo tu głównie chodzi o... Ale takie realne możesz powiedzieć. Tak, zajęcie się tą epidemią, prawda, podejście do tego racjonalne, rozumowanie, prawda, decyzje głupie polityków i takie rzeczy. Ale to już zostawmy na miejscu, zwłaszcza, że to na boku, zwłaszcza, że to jeszcze w Wielkiej Brytanii trwa. I tak jak do Polski przyjechałem i inne kraje europejskie, jakby już zaczynają wychodzić z tego i nawet że to jeszcze trwa, to jednak zaczynają już myśleć o tym, żeby żyć normalnie. W Wielkiej Brytanii ciągle się wydaje, jakby to był temat na wokandzie non-stop i ciągle o tym media trąbią i politycy, także jest to nie do zniesienia, także byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem wreszcie wyjechać. Zresztą jak wiele normalnych ludzi też to uczyniło. Natomiast sama pandemia, no ja lubię być sam, więc to nie był problem dla mnie, że ja musiałem siedzieć w swoim własnym domu. Ale odwoływałeś koncerty? To znaczy, wszystkie koncerty były odwołane, niestety, także to jest bolesne. I też ja mam jeszcze jedną firmę turystyczną.
którą zacząłem prowadzić od 2 lata już biznes jest i to są wyjazdy dla klientów z Anglii do Polski, takie ekskluzywne, połączone ze sztuką, muzyką i tak dalej. No i niestety to wszystko też siadło, a mieliśmy wycieczkę dla bodajże 27 osób w marcu, 22 do tam 28, także to od tego momentu wszystko zaczęło się odwoływać. Także na szczęście uczyłem cały czas, przez ten czas pandemii, wszystkie moje lekcje przeszły online. Tak, wszystko, tak. Od tej strony było super, bo po prostu bez pracy to ja bym na głowę dostała, no tak, właśnie. To codziennie były zajęcia i także to wszystko przeszło i nawet mi to odpowiada do pewnego stopnia. Czyli niby byłeś sam, ale nie do końca. Tak, dokładnie. Aha, okay. Tak. No, oprócz tego dyscyplinę prowadziłem sobie i codziennie grałem. A to cię zapytam. 3 godziny, właśnie, 4 godziny, no, bez względu, nowe programy, nowy repertuar i z myślą o tym, że miejmy nadzieję, jak Bóg da, na jesieni wreszcie zacznie to wszystko wracać do normy, chociaż ja obawiam się, że w Wielkiej Brytanii ten absurd jeszcze potrwa do końca roku. Co jest depresyjne, bo koncerty odwołują, po prostu komunikacja, informacja od strony rządu jest tak zagmatwana i co chwilę zmieniają zdanie, że żadna instytucja kulturalna jakby nie jest w stanie zaplanować, co się dzieje, w związku z czym na zapas wszystko odwołują i jak na razie do grudnia właściwie opery, teatry, wszystko jest pozamykane. No ale to u nas jest bardzo podobnie, tak? Że grasz disco polo, nie ujmując nikomu, tak? No ale trochę inaczej to wygląda w Austrii na przykład, czy w Szwajcarii, prawda? Na przykład festiwal w Salzburgu się odbywa w sierpniu w okrojonej wersji, ale postawili na swoim, powiedzieli, musimy ten festiwal zrobić. Będzie 100 koncertów zamiast 300, ale jest. I mi się to podoba, bo jednak powinniśmy pozytywnie myśleć i iść w ramach oczywiście bezpiecznych jakichś tam rozporządzeń i tak dalej, ale no przynajmniej jakiś pozytywny message powinien być dla instytucji kulturalnych, a tego nie ma niestety i to jest problem. Poza tym wiemy już z nawet badań naukowych, że ja już nie mówię, że śpiewanie 10 minut dziennie wpływa, wiesz, na twoją odporność i po prostu na twoje lepsze samopoczucie. Tak. No to w ogóle kontakt ze sztuką na każdym poziomie, bo czy to mówimy o muzyce, czy o tak jak gdzie ty ładnie łączysz właśnie sztuki piękne, no to bardzo pozytywnie wpływa na ludzi gdzieś. Ta odporność, w ogóle ludzie też wychodzą, oczywiście zachowując bezpieczeństwo, ale gdzieś tam ta panika i przede wszystkim strach i nakręcanie. Tak, nakręcanie takiego tej spirali stanu, jest strasznie to bardzo, negatywne. Tak, to bardzo wpływa i obniża naszą odporność. Tak. Chciałam cię jeszcze zapytać, właśnie teraz wróciłeś na wakacje, na ten czas urlopowy. I jakbyś mógł się podzielić, bo wróciłeś z takiej podróży śladami Chopina. Nie tylko. To jakbyś mógł powiedzieć kilka słów u Tomka, jest też na Facebooku, na Instagramie. Ale wiesz, mnie to zachwyciło, bo ty właśnie tak umiesz przyjechać, to nie tylko właśnie leżakowanie, tylko też... Wręcz przeciwnie, ten tydzień był tak męczący, intensywny, że teraz muszę odpoczywać na leżaku, bo ledwo przyleciałem w sobotę, to od razu pojechałem na wieś, na imprezę, a potem od poniedziałku miałem wyjazd taki właśnie turystyczny, ale no to było intensywne, bo ja w związku z tymi też wycieczkami dla tych naszych klientów z Anglii chciałem też zrobić przy okazji rozpoznanie pewnych miejsc, a my oferujemy też wycieczki, które miały się odbyć w tym roku w związku z konkursem chopinowskim, ale niestety konkurs chopinowski został odwołany, więc mamy w przyszłym roku. A byłem pojechaliśmy do Torunia najpierw, w którym nigdy nie byłem, przepiękne miasto. Potem odwiedziliśmy miejsca związane z Chopinem, czyli pałac w Turznie, gdzie bywał w 1827. Potem Brochowo, kościół, gdzie był chrzczony, jest piękna ścielnica i szafarnia, w której jest dwór, w którym też był i żelazowa woda wreszcie. Tak, która jest przepiękna i tam to jest wzruszające zawsze. No właśnie chciałam się zapytać o emocje związane z tym wyjazdem, bo też umieściłeś Impromptu między innymi Chopina na swojej płycie. Jak to właśnie teraz odbierasz? Chopin zawsze jest wzruszający, bo to jest nasz kompozytor. Abstrahując od tego, że był geniuszem, to jednak jesteśmy emocjonalnie bardzo z nim związani. Jest to sercem Polak. Tak, jest to najsławniejszy jednak nasz Polak i muzyka jest, no nie sposób się koło niej przejść obojętnie, także o dziwo, tak jak w innych miejscach byłem w świecie i
oglądałem inne groby czy miejsca związane z innymi kompozytorami, których uwielbiam, tak, to Chopin zawsze jest najbardziej wzruszający. Tak samo w Père Lachaise, na cmentarzu w Paryżu, a, zawsze tak, są świeże kwiaty, zawsze się człowiekowi płakać chce. To tu w Żelazowej Woli też człowiek wchodzi do dworku, patrzy, widzi ten pokój, w którym się urodził, fortepian i są piękne miejsca. I Żelazowa jest pięknie zadbana, park jest cudowny. Świetne to centrum jest, także bardzo fajnie jest to zorganizowane. Także piękne miejsce. Czyli polecasz, tym bardziej teraz, jeżeli te wyloty też są bardzo niepewne. Tak, oczywiście, ludzi jest mniej. Tak, ludzi jest mniej generalnie, ale jeżdżą. Szczerze mówiąc, dużo jest ludzi wszędzie, też w górach i nad morzem. Nad morzem nie byłem, ale byłem w Zakopanem potem jeszcze. Przez 3 dni wchodziłem na Zawrat i Dolinę 5 Stawów. To było jeszcze po obejrzeniu pałaców w Nieborowie Radziwiłłów, a przed wyjazdem do zamku Czocha i Bolesławca i oglądaniu manufaktury kamionki. O, Bolesławiec przepiękny. Jeszcze gdzieś byliśmy, ale to już nie pamiętam. Kupiłeś się w Bolesławcu? Tak, kupiłem rodzicom oczywiście filiżanki do kawy. Piękne, zresztą Bolesławiec przepiękne miasteczko. Piękne, naprawdę. I najwięcej, podobno Japończycy nawet przyjeżdżają, także proszę. Jest no, renoma, że tak powiem, idzie w świat. Mamy co podziwiać w kraju, naprawdę piękny, Polska jest piękna. To polecamy właśnie wyjazd śladami Chopina. I Mazowsze jest piękne, i Kujawy, bardzo piękne, piękna przyroda i w ogóle. No ale gdzie nie jest pięknie? To prawda. Tęsknisz? Zdarza ci się, że po takim czasie Tęskniłem za rodziną i za znajomymi. I raczej to było uczucie wściekłości, że ktoś mi mówi, co mam robić i nie mogę wyjechać i nie mogę normalnie funkcjonować, raczej na tej zasadzie. Aczkolwiek starałem się wywalać te myśli, wyrzucać z głowy takie negatywne. Bo to jednak w takim czasie, jak byliśmy teraz przez te miesiące, to jest łatwo wejść w jakiś taki depresyjny. Tak. Gdzieś tam z tyłu głowy zawsze jest jakiś hoklik, który mówi, Boże, to wszystko jest jakieś tragiczne i to się wszystko źle skończy, ale no po prostu trzeba rezygnować, robić swoje, skupiać się na innych rzeczach, a poza tym technologia na szczęście ułatwia komunikację z znajomymi i rodziną. Tak. To prawda, bez niej byłoby nam bardzo ciężko i w zasadzie nie można sobie tego wyobrazić i na szczęście nie musimy. Zwłaszcza w sytuacji takiej pandemii to jest bezcenne jednak, te paskudne komputery i internet. No ale widzisz, tak to jakoś się poukładało. Chciałam cię zapytać teraz, wrócić do twoich początków. Jak to się stało, że właśnie fortepian, że w ogóle muzyka? Przypadek. Coś ty. Nie zadawaj mi tego pytania znowu, to jest moje ulubione pytanie u dziennikarzy. Kiedy pan zaczął grać na fortepian? Ja się każdego gościa się pytam. Rozumiem. Słuchaj, no trudno, to nie mam wyjścia. No, muszę powiedzieć, że to moja mama, no bo jak zwykle, jak będzie słuchała tego, to się załamie. Pozdrawiamy, tak, znowu powie, no tak, znowu synek. Nie, mama cię dobrze zna. Ja wiem, ale no to prawda, że to jest jej wszystko zasługa. Ale co, właśnie tutaj na Solną? Nie, bo ja najpierw na Głogowską chodziłem. Aha. Najpierw chodziłem w ogóle do rejonowej. Ile miałeś latek? Najpierw chodziłem do rejonowej, do którego? Do 10 roku życia. I potem, jak miałem 10 lat, to zacząłem równolegle chodzić na Głogowską i do rejonowej, a potem zdałem na Solną, jak miałem, to była piąta klasa podstawówki, czyli 12 lat. Czyli zacząłem od 10. Wskoczyłeś do pierwszego stopnia i potem kontynuowałeś liceum. I maturę też zdawałeś? Tak, też na Solny. A z czego zdawałeś muzyczną maturę? Historia muzyki angielskiej. Ale te dodatkowe, tam były formy, kształcenie słuchu i harmonia. Boże, żadnych chyba, bo z żadnego bym nie zdał. Coś ty, ja zdawałam formy. Była masakra. Nie, to może były inne czasy. Być może jesteś młodszy rocznik. Jestem młodszy. Dużo młodsza. Ale pamiętam, że formy ja właśnie analizowałam Bacha. To ja nie miałem tego. Aha. Ja chyba w ogóle, ja tylko fortepian, historia muzyki były muzyczne, a tak angielski i nie wiem co jeszcze tam. Polski chyba. Hipermuzy się wszyscy bali. Nie chyba, tylko na pewno oczywiście. Bo to były jeszcze te czasy, jak nie zdałeś historii muzyki, to nie mogłeś podejść do ogólnej matury. No widzisz. Także tak. No z tym to nie miałem problemu.
w moim roczniku. Tak. A skąd się pojawił ten pomysł Londynu? Bo wiesz, ja nawet jak kończyłam liceum, to gdzieś tam byłam przerażona, żeby wyjechać z kraju. Teraz to jest totalnie, patrząc na moich uczniów, wszystko jest blisko. Tak. Berlin na wyciągnięcie ręki, tylko 3 godziny z Poznania. A wcześniej to było takie bardziej przerażające, może właśnie dlatego, że gdzieś tam było daleko po prostu. Tak. A ty jak na to wpadłeś i jak w ogóle się odważyłeś, bo to trzeba też mieć odwagę, żeby realizować swoją pasję i marzenia. Znaczy wiesz, my nie myśleliśmy w kategoriach odwagi czy takich rzeczy, po prostu to było praktyczne rozwiązanie. Znaczy ja po liceum jeszcze do Gdańska pojechałem na rok i tam studiowałem, natomiast potem stwierdziliśmy, że to nie ma przyszłości. A że to znaczy? Rynek jest zbyt mały i po prostu skończę prawdopodobnie w szkole ucząc podstawowej i nie będę grał żadnych koncertów. Oczywiście wyjazd za granicę nie jest gwarancją bynajmniej wielkiej kariery i wielkich sukcesów od razu, ale jednak te możliwości są większe były, więc po tym Gdańsku potajemnie zrobiłem egzaminy do Londynu, potajemnie, bo nie chcieliśmy mówić profesorowi tam ani nikomu, bo to wiesz, czasami są różne dziwne reakcje, niestety. Zdałem do dwóch z trzech i dali stypendium, i także jak miałem 18 lat, to wyjechałem do Londynu. No to pięknie. Także, no i tak się zaczęło, nie? Ale było ciężko na początku, jak nie, to? Nie, wiesz to... co, nie, bo ja jakoś do Londynu, ja Londyn już lubiłem, zanim jeszcze tam się pojawiłem. Aha. Myślę, że to było dosyć dziwne. Jak byłem mały, to słuchałem zawsze BBC World, wiadomości o 10:00, Big Ben, wiesz, dzwonił. Lekcja angielskiego zawsze była potem. No. Nie, żeby wtedy się jeszcze uczył angielskiego. Aha. I też Promsów słuchałem BBC, zawsze transmisji w Polsce, tak, co mnie tak podniecało, i Royal Albert Hall i to wszystko, tak. Że ja już po prostu byłem zakochany w Anglii i chyba tą mentalność też rozumiałem tego narodu. I także nie miałem problemów jakby z wejściem w zupełnie obcy świat, prawda? Czyli możliwe, także... że sobie to gdzieś jakby sam napisałeś, wiesz, o co myślę, takie tak, projektowanie tak, tak, swojej ten scenariusz chyba już był napisany. Oczywiście tam zawsze były jakieś pewnie problemy, ale zawsze są, angielskiego też pewnie nie znałem aż tak płynnie, więc na zajęciach tam i w komunikacji oczywiście było okej, było bardzo dobrze, ale nie tak jak wiadomo teraz. Także, ale nie, było super, tak. Jakoś gładko to poszło. To od razu Cię zapytam, bo już mi się ciśnie na usta. Mieszkając tam, co Ci się podoba w Anglii, a czego Ci brakuje, patrząc tutaj na tą naszą mentalność z kolei? Nie musisz cenzurować. Słuchaj, wiesz co, wydaje mi się, że ja, to znaczy Anglicy są inni, a przynajmniej byli dotychczas, bo to się zmienia teraz, niekoniecznie na lepsze. Naród się zmienia, ta pandemia też jakoś uwidoczniła jakieś dziwne sytuacje w społeczeństwach. I w angielskim również, które słynęło z takiego dystansu i też light touch. Który ja uważam za absolutnie podstawową rzecz w życiu i poczucie humoru. Tak. I dystans, i taką flow, tak, i umiejętność też śmiania się z siebie. Anglicy są bardzo ironiczni i potrafią bardzo ten dowcip, także to mi się zawsze tam podobało. Właściwie nie wiem, co mi się nie podoba u Anglików, a co mi się nie podoba, czy podoba u nas. U nas też mi się wszystko... Czego ci brakuje jakoś czego tak mi brakuje? Mentalności co? Naszej. Wiesz co, nie wiem, czy mi czegokolwiek brakuje, bo ja chyba we wszystkich krajach spotykam ludzi, którzy mi odpowiadają i nadają na tych samych falach, więc jakby w Polsce mam też znajomych, którzy rozumieją angielski humor, czy podobne mają podejście do życia, więc to jakby, a że wiesz... Mentalność ogólna jest jaka jest, tak. No to mało to mnie interesuje, bo to w każdym kraju są ludzie, z którymi ciężko się rozmawia. Tak, ale... są zawsze i tacy, nie? To nie ma znaczenia. A mi się zawsze wydawało, że gdziekolwiek człowiek jedzie, to znaczy ja gdziekolwiek jestem, to nie mam problemu z porozumieniem się z ludźmi. Ludzie na przykład narzekają na Amerykanów, że są tacy durni na przykład albo że mają dosyć dziwne poczucie humoru, albo nie są subtelni, ale ja za każdym razem, jak jechałem do Stanów, to się świetnie czułem. Oczywiście po prostu inaczej to funkcjonuje, ale to człowiek się dopasowuje też, ale też sobą jest, więc jak jesteś sobą, a jednocześnie wyczuwasz niuanse, nie wiem, trudno mi to zdefiniować, ale... Może to tak jest trochę jak jest ta piosenka Everywhere you go, always take the weather with dokładnie. You, czyli po dokładnie. Prostu bierzesz swoje to usposobienie, właśnie takie pogodne, takie nastawienie, że chcesz się
skomunikować, dokładnie, załatwić, coś, tak, coś ciekawego stworzyć. Wszędzie są super ludzie. Właśnie, właśnie. Tak, i wszędzie są ludzie, którzy są irytujący. Ale to też jest taki patent chyba właśnie. Tak, że, wydaje mi się, że tak. I to jest najlepsze, bo nie ma nic gorszego, jak ludzie jadą za granicę, mają jakieś oczekiwania i o, mówią, właśnie, że... O, nie mieć oczekiwań, tak, to jest cudowne. Tak, i po prostu tak mówią, o nie, tak, fatalnie było, bo to pomyśleliśmy, że to będzie tak, a ja mówię, nie, oczywiście, że nie będzie tak, bo to jest Portugalia, to jest Hiszpania, tak, to jest Francja, tak, to jest Peru, ludzie są inni. Tak. To ty masz się dopasować i jakby czuć w te rzeczy, a nie na odwrót, że to absurd, nie? Po to się wyjeżdża za granicę, żeby było tak jak w Polsce, prawda? No. Chociaż nie wiem, czy ty masz takie spostrzeżenie, że widzi się te różnice, ale jednocześnie też im częściej się wyjeżdża, ja tak mam, to widzę właśnie dużo podobieństw. Tak, i to jest bardzo ciekawe, nie? Tak. Że gdzieś zacierają się te granice państw, czy to, o czym rozmawiamy, gdzieś jakieś takie przywary danej narodowości, po prostu wychodzą ludzie i jakoś... szuka się jednak tego, co nas łączy, a to, co jest niezrozumiałe, to jest takie interesujące, bardziej ciekawe, niż że tak się nie robi, czy nie powinno. Także to jest zdrowe bardzo podejście, można powiedzieć. Zatem wiesz, każda nacja ma na przykład inne poczucie humoru. Tak, tak. Ale no wiadomo, no, Niemcy może nie mają najlepszego poczucia humoru, ale mam świetnych znajomych niemieckich, bardzo bliskich mi. I świetnie się bawimy. Fakt, że oni trochę inaczej na pewne rzeczy reagują, ale to jest zabawne. Oni się śmieją ze mnie, ja się czasami śmieję z nich. Nie w tym sensie, żeby wiesz, negatywnie, tylko po prostu no... Także to jest... Ale fakt, że no, każda nacja jest inna. No ale to jest piękne. Gdybyśmy byli wszyscy tacy sami, to byłoby cholernie nudne. Tak, mówię, że jesteśmy pięknie różni. Dokładnie, także no. No to teraz chciałam cię zapytać, bo właśnie trzymam cały czas twoją płytę, jestem zachwycona tą płytą też zdjęciami. Słuchajcie, jak macie ochotę, też przez stronę internetową, tak? Można wszędzie właściwie, można zakupić... na Amazonie jest i na iTunes też jest, także... Ale też ciekawe, że u ciebie na stronie można posłuchać twoich wykonań, interpretacji, tak, tego jak bardzo też emocjonalnie podchodzisz do interpretacji tych utworów wybranych przez ciebie, bo też Szymanowski tam jest, którego tutaj nie ma na płycie, także naprawdę zobaczcie sobie na YouTubie, na YouTubie, tak. Ale chciałam cię zapytać właśnie o taką twoją ścieżkę kariery, bo zatrzymaliśmy się na tym etapie, że studiowałeś w Londynie, już tam jesteś i powiedz mi, bo zazwyczaj to jest tak z solistami, z pianistami, tak, że gdzieś tam tą taką trampoliną do sukcesu jest konkurs. Ja już nie mówię, że Chopinowski, tak, bo to przecież znamy tych wszystkich finalistów i to w ogóle jest, wiadomo, świat i to są najlepsi z najlepszych. A ty jednak troszeczkę inaczej podchodzisz do tej sprawy i jakbyś mógł właśnie powiedzieć, jak ty to widzisz. To znaczy, ja w konkursach zawsze byłem kiepski, ja w ogóle nie jestem typ konkursowy. Poza tym z biegiem lat stwierdziłem, tak jak Bela Bartok powiedziała, że konkursy są dla koni, a nie dla artystów. I zgadzam się z tym całkowicie, nie znoszę konkursu, uważam, że jest to durny pomysł. Oczywiście ma swoje plusy, bo może rzeczywiście służyć jako trampolina do kariery i koncerty mogą z tego wyniknąć, ale też nie zawsze ludzie, którzy wygrywają, rzeczywiście te kariery robią. Ale to jest odrębna sprawa, także konkursy nie. Ja jakoś inaczej, ja tak bardziej spokojnie tą karierę może prowadziłem i też niekoniecznie solistycznie przez cały czas, bo jednak po solistycznych studiach głównych w Akademii, w Royal Academy, potem miałem krótką przerwę, a potem znowu poszedłem do Guildhall, gdzie zacząłem akompaniament też i współpracować ze śpiewakami, bo zawsze kochałem operę i pieśni, także to mi bardzo odpowiadało, tam miałem wspaniałych profesorów, którzy byli bardzo inspirujący i właściwie ten Guildhall, jak już byłem trochę dojrzalszy, to też inaczej to wszystko wyglądało, jakby tam byłem w stanie bardziej nakreślić sobie kierunek swojej kariery. Jednak akademia, ja byłem młody, jeszcze 18 lat jak się ma i nie ma się na przykład profesora, który cię weźmie za włosy i powie ci, Tomasz robi to, no to jest problem. I ja tego żałuję trochę, to od tej strony ale też nie wiadomo, czy byś chciał, bo czasami jest tak, że jak wiesz, o co chodzi, to masz zrobić, a ty mówisz... Pewnie bym chciał, bo ja zawsze jednak chciałem zrobić karierę dużą. Zawsze mi na tym zależało. Ktoś kazał coś zrobić, czy to by była kariera, to nie wiadomo. W tym sensie takim, wiesz, bardziej wskazania kierunków, bo jak jednak szczebli i co robić, żeby osiągnąć je. A ja byłem trochę na popas puszczony w akademii. A że byłem młodym szczylem, no to wiesz, a Londyn też wspaniałe miasto, człowiek się rozprasza, robi milion różnych rzeczy i ciężko jest się skoncentrować młodemu człowiekowi tak na, wiesz,
mam takich znajomych, którzy byli w stanie to zrobić i jedna czy dwie osoby zrobiły rzeczywiście duże międzynarodowe kariery, a to musiała być ogromna determinacja. A ja widziałem, że jednak to idzie u mnie takim trochę slalomem. Także później się to zmieniło, a potem znowu zrezygnowałem z tego akompaniowania i znowu wróciłem do solistycznych rzeczy, potem zacząłem to łączyć właśnie z wykładami o sztuce. Aż w końcu stwierdziłem, że tak naprawdę już mi na tej karierze w ogóle nie zależy. I teraz jestem na etapie, kiedy właściwie gram dla przyjemności i robię jeszcze inne rzeczy. No, także nie mam już takiego oparcia na to wszystko, bo po prostu stwierdziłem, że pewne rzeczy po prostu idą swoim torem. Należy robić, oczywiście realizować swoje pasje, ale może bez takiego... też bez tak gigantycznych inwestycji, które potem niekoniecznie się zwracają, a no ale zawsze człowiek jest mądry po szkodzie i to może pewne rzeczy bym inaczej zrobił, na pewno, na pewno bym zrobił pewne rzeczy inaczej, wcześniej bym pewne rzeczy zaczął robić, ale no takie jest też życie. Może nie byłeś gotowy, bo to tak zawsze dokładnie, się mówi, że pewne dokładnie. Rzeczy wynikają z czegoś, tak? Tak. A z drugiej strony ja patrząc na twoją drogę artystyczną, i drogę kariery, tak wydaje mi się, że to są troszeczkę też takie trochę naturalne u ciebie wybory, bo jesteś też bardzo elastyczny i właśnie ten pomysł na siebie, który może nie jest aż tak bardzo oczywisty, ale przepraszam, żyjemy w czasach nieoczywistych, tak. Szczególnie w tym momencie i też to, co mówiłeś, że może już nie ma tych szczebli kariery, że gdzieś jednak, ja widzę też po sobie, że człowiek, że ja szukałam swojego miejsca na scenie, tak. Co ja chcę ludziom powiedzieć. Nie, że tak. odtworzyć, czy ładnie tak. zaśpiewać, bo to nie na tym oczywiście rzecz polega. Oczywiście. I wiesz, u ciebie właśnie widzę tą konsekwencję, to, że wymyśliłeś w sumie fantastyczny projekt, pomysł połączenia koncertu z wykładem, który jest na poziomie jeszcze ponad akademickim, bym powiedziała, bo nie każdy profesor umie z kilku dziedzin połączyć wiesz, wiedzę i to jeszcze przekazać, bo to jest jeszcze kolejna rzecz, żeby i wiesz, fascynuje mnie u ciebie to, że sobie to trochę tutaj jesteśmy podobni, że sobie wymyślasz tematy albo szukasz utworów muzycznych, które są spójne i dobierasz wiesz, pod to odpowiednie dzieła sztuki. Jakbyś mógł coś więcej powiedzieć. I w ogóle skąd, wiesz, skąd to wyszło, bo to też nie dzieje się w salach koncertowych, to nie. Opowiedz coś. To więcej. Znaczy, wiesz co, to był kolejny model biznesowy dla mnie, jakby kolejny pomysł, żeby jednak uatrakcyjnić koncerty. A w związku z tym, że ja się bardzo sztuką interesuję, właściwie ja się wszystkim interesuję, ale sztuką bardzo i historią, polityką. Bardzo dużo czytasz. Tak, i w ogóle lubię patrzeć na sprawy z bardzo szerokiej perspektywy, nie tylko jednej, więc jak jest koncert, to opowiadam o Mozarcie, ale wolę opowiedzieć na przykład o jego żonie, albo gdzie grał, albo gdzie zarabiał. Kontekst albo historyczny. Tak, oczywiście, albo co się działo politycznie, kto panował wtedy, jaka była sytuacja, także, a to jest fascynujące, bo te wszystkie wydarzenia jakby się łączą ze sobą. Tak, tak, i też mają na niego, z filmu pamiętamy, oczywiście. Prawda? Że było to ciśnienie, żeby pisał i tak, tak dalej. Wszystko się łączy. Tak, wszystko tak. się łączy. Także taki był pomysł i to też było, żeby zrobić to w wnętrzach, które nie są standardowymi salami koncertowymi. Czyli ciekawe wnętrza pałacowe, jakieś domy, wille, zamki, muzea, galerie, takie właśnie w mniejszym gronie, bardziej salonowy koncert, maksimum powiedzmy 100 osób, ale bardziej intymny kontakt z publicznością. Takie właśnie jak w Paryżu w XIX wieku było bardzo popularne, tylko że oczywiście w mniejszym gronie. Ale muszę cię zmartwić, ja już to przestałem robić. Także nie, na razie oczywiście nadal mówię podczas koncertów, ale już przestałem pokazywać obrazy i robić, bo stwierdziłem, że tak nawet dużo przygotowania, a było mało z tego, że tak powiem, profitów i stwierdziłem, że jakoś, ja miałem nawet agenta, żeby to pomógł mi wypromować, ale to wszystko jakoś się wlokło i stwierdziłem, że to po prostu kolejna przygoda. Ale dobrze, że mówisz, czyli prowadzisz ten dialog z publicznością w trakcie koncertów, bo też masz takie nagrania na Instagramie, na YouTubie i
wiesz, opowiadasz chociażby o Paderewskim, tak. I to opowiadasz po angielsku, to słuchajcie, z akcentem brytyjskim, kto ma ochotę, to może się i wsłuchać, i się dowiedzieć, i tam też takie ciekawe rzeczy, tak. Ze szczyptą humoru, tak. O Paderewskim się dowiedziałam, też się naśmiałam, i to myślę, że to też może jest znowu taki kontynuacja i taki, tak. pewien sposób rozwoju, tak. że ty się zrobiłeś tym śmiały, że nie musisz, tak. się za tym obrazem chować, tak. tylko możesz już tak bezpośrednio, tak. ja tak to odebrałam, że ty bezpośrednio już się teraz zwracasz, tak. do słuchacza, to znaczy, do odbiorcy. Ja ci powiem, jaki był cel tego. Te wideo, wszystkie te moje pogadanki na Instagramie i Facebooku jakby są związane z tym moim biznesem turystycznym, okay. Bespoke Tour firma. My po prostu wymyśliliśmy koncepcję, że ja stanę się jakby troszkę twarzą tej firmy i jakby dodatkowo będziemy reklamować Polskę. Cudownie. I różne rzeczy z nią związane, czy wydarzenia w naszym kraju z przeszłych wieków najchętniej, czy dzieła sztuki. I jakby to była jakby dodatkowa reklama, która, a że ja jakiś tam już wizerunek mam, więc to na tym się skupiliśmy i to przez ostatni czas robiłem jako, że tak, a mi to też się podoba, bo ja lubię grzebać w tych sprawach. To jest fantastyczne, także wiesz, bo ty będąc tam w Londynie, w Anglii, promujesz też Polskę, tak, czego to jest uważam, istotne. Że i to właśnie pod względem sztuki, tak. gdzie gdzieś jednak jest taka luka, tak. u nas, jest, pod tak. tym względem i nawet my nie wiemy, tak. to, wiesz, oczywiście. Anegdota o Paderewskim, ja jej nie znałam, oczywiście uszy mi się, tak. nadstawiały do tego, co mówisz, także no dobrze, żeby pokazywać generalnie innym nacjom, ale tak, też nam, oczywiście. Żeby, jak ktoś mówi, Polacy nie gęsi swój język mają oczywiście. I znają, tak, żebyśmy wiedzieli, skąd się wywodzimy i z czego możemy tak, być dumni, oczywiście. Bo naprawdę idą takie pokolenia, przed nami były takie pokolenia, które no, miały olbrzymi wkład w tak. Europę, w świat, oczywiście. Prawda? Bo, tak, to bardzo szeroko i ja się cieszę, to jest genialne, co robisz, wiesz. Tak, no ja też się cieszę, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotne i też dla mnie jest istotne, żeby pokazywać Polskę od jak najlepszej strony. Oczywiście są pewne wydarzenia historyczne, które muszą być przypominane, zwłaszcza z historii XX wieku, tak. bolesne tak, i tak. często kontrowersyjne dla niektórych, dla nas może niekoniecznie, natomiast i o tym warto mówić, ale ja chciałbym, żeby zwłaszcza, no wiadomo, że nie każdy Kowalski z Anglii, Francji czy ze Stanów Zjednoczonych będzie się interesował dynastią Wazów, Jagiełłów, czy będzie, prawda, zainteresowany pałacami Radziwiłłów, czy takimi rzeczami, czy kolekcją Karoliny Landskoronskiej w Warszawie, ale ludzie na poziomie wykształceni, a tacy też, prawda... Stęsknieni w sumie tak, takiej polskości? Nie, mówię o obcokrajowcach. Tam ci ludzie mało wiedzą nadal o naszym kraju, nawet jak są bardzo na poziomie. I jak tu przyjeżdżają, to są zachwyceni. Jak my zaczęliśmy, mieliśmy pierwszą wycieczkę, mieliśmy parę, wprawdzie to byli moi znajomi też, jakby oni przetarli dla nas szlaki, a nigdy w Polsce nie byli, a to są ludzie, którzy się wszystkim interesują i cały świat zwiedzili, no byli w niebo wzięci. Pojechali do Krakowa oczywiście, ale też pokazywaliśmy im ojców, Park Narodowy na Pstrąga poszli do czyli tam, natura, przyroda tak, polska. Oczywiście, Tyniec, Opactwo i Kraków i Pieskowa Skała. I jedzenie, i po prostu, no bo mamy co pokazywać. Też naprawdę tak, mamy się czym tak. chwalić i mamy wiele kart historii, które są... Wtedy, w tych czasach, Polska była bardzo istotnym graczem na scenie politycznej. Już średniowieczu, ale i też później, prawda, XVI wiek. I dobrze przypomnieć ludziom, że ci monarchowie byli... Zresztą nasze elity i nasza arystokracja zawsze była związana z całą Europą, także u nas się polowało, jeździło i kupowało się te same obrazy, także powinniśmy wrócić w ten nurt. I ja chciałbym właśnie o tym bardziej mówić, niż bo wystarczy ludzi mówiących o obecnych wydarzeniach, czy ostatnich. Albo pejoratywnie generalnie tak. nastawionych. Tak. Nie? Tak, oczywiście. No i też dużo negatywnych rzeczy na temat Polski. Pałace, muzea, zabytkowe wnętrza, super pomysł. O, tak. Pozdrawiamy. Dzięki za te komentarze, moi drodzy. Bardzo dziękujemy. No to ja cię, Tomek, pociągnę jeszcze dalej za język. Ciągnie. Jeżeli chodzi o warsztat. Bo to jest dla mnie interesujące jako
też aktywnej, koncertującej wokalistki, ale nie tylko. Właśnie, jak się przygotowujesz do koncertu? Też zapytam o płytę, jak tutaj się przygotowywałeś, jak wygląda taka twoja rutyna? Wiesz co, ja nie mam rutyny, szczerze ci powiem. To znaczy, rutyna jakby się... Minimum ile ćwiczysz, o. A to nie, zawsze, te, wiesz, co, nie, wiesz to, jak to sportowcy. No. Muzycy są jak sportowcy, oczywiście tak, muzycy tacy na poziomie, no tak, w ogóle tak, chcący mieć tak, kondycję, tak? No bo jak nawet jak grasz na fortepianie, no to też całe twoje ciało bierze udział w tym. Tak. I oddech, i prowadzenie frazy. Tak, oczywiście. To znaczy, wiesz co, jak nie jest mało koncertów, no to zwykle tak 2 godziny dziennie wystarczą. Ale natomiast im bliżej ale koncertu, właśnie, im więcej... Tylko repertuar. Okay. Albo uczę się nowych rzeczy, albo po prostu ćwiczę te, które już będę wykonywał. Natomiast im bliżej koncertu, to oczywiście intensyfikacja jest tego. No i to dochodzi do 5, powiedzmy, 6 maksimum godzin dziennie grania. Ale żadnej, nie ma rutyny jakiejś nadzwyczajnej. Masz jakieś specjalne ćwiczenia, jeżeli chodzi o palce? Nie, to już na tym etapie to już nie ma takich. Po prostu człowiek gra. Dlaczego im więcej, tym lepiej. To jest tak jak dobrze naoliwiona maszyna. Im więcej grasz, tym bardziej wszystko chodzi. To tak jak wiesz, trzeba rozruszać samochód wyścigowy. Jak stoi, no to stoi, ale potem jak już zacznie jeździć, to wiesz, do deski gazu dajesz i coraz lepiej się czujesz. Także to jest na tej zasadzie tylko. Bo tam to już wszystko jest, tylko po prostu jest kwestia, wiesz... rozruszania i takiego osiągnięcia, osiągnięcia tego szczytowej takiej formy, która wynika tylko i wyłącznie z ilości przegranych godzin oczywiście. Pytam, bo jestem w trakcie lektury o Glennie Gouldzie. A tak, fascynujący. I on właśnie między innymi właśnie ten swój specyficzny dźwięk, bo on jako jeden z takich pierwszych osób wariacje goldbergowskie Bacha grał, nagrał też na fortepianie. I właśnie tam autor pisze, że jedną z takich swoich praktyk, no to właśnie było ćwiczenie palców, dłoni, ręki i też jak w ogóle podchodził do repertuaru Glenn Gould, to okazuje się, że połowę jego ćwiczenia to była po prostu praca w głowie, czyli wiesz, brał nuty i siadał i podobnoż, ale wiadomo, że to był człowiek genialny pod każdym względem, podobno nauczył się jednego utworu i potrafił go zagrać z pamięci jeszcze kilka lat później. No to tak, to nie ma dwóch zdań. Im bardziej człowiek się nauczy czegoś i coś wejdzie w palce, to zostaje. Ale też masz tą taką fazę przygotowawczą, że bierzesz nuty i gdzieś tam siadasz, czy po prostu gdzieś tam studiujesz, albo wyobrażasz sobie, że grasz po prostu te nuty, nie dotykając klawiatury? Tak, robię to, aczkolwiek tak, robię to. Ale ja raczej zwykle pracuję przy fortepianie jednak i eksperymentuję już z instrumentem, aczkolwiek ta praca cały czas jest, bo to wiesz... To nie jest praca, gdzie się zamyka drzwi. Czasami się idzie spacerem gdzieś po parku i nagle człowiek ma jakiś pomysł albo wiesz. No to wszystko dojrzewa jak wino. Tak. Także to jest... I 24H, bo w nocy dokładnie. Też się człowiek może obudzić. Tak, a poza tym wiesz, ja często mam inspiracje z różnych innych miejsc, albo nawet nagrań, ale nie nagrań rzeczy, które gram, bo tego nigdy prawie nie słucham. Natomiast innych utworów, prawda? I czasem zupełnie niezwiązanych z tym. Także to jest, mnie może zainspirować, na przykład ktoś inny, kto wspaniale gra i na przykład to jest fatalne, jeśli słucham w nocy. No słucham w nocy czegoś i mówię, Boże, teraz chciałbym zagrać, ale tu sąsiadka oczywiście już by zaczęła walić w podłogę, więc ale tak to wygląda. Także to jest taki proces, wiesz, jak z winem. Kompleksowy, długo trwa, im dłużej to trwa, tym lepszy efekt jest. Także. Czyli z sąsiadami jesteś dogadany, jeżeli chodzi o grę. Mam bardzo wielkie szczęście do sąsiadów. W ciągu dnia, bardzo wielkie. I do której musisz mam jedną tylko sąsiadkę i ona uwielbia, jak gram. No to cudownie. Nawet jak była ta pandemia, to zadzwoniła jednego dnia i powiedziała, Tomasz, czy mógłbyś nam zrobić taką przyjemność? Sąsiedzi przyjdą z innych domów i będziemy stali, bo ja mam taki duży ogród i trawnik przed domem i drzewa bardzo pięknie.
No i my tam sobie usiądziemy, będziemy pili wino, a ty tak chociaż 10 minut byś zagrał, no więc zgodziłem się i to. Także no, zagrałem im tam trochę i potem piliśmy wino. Także no, nie, mam ogromne szczęście do sąsiadów. Wszyscy, ja nie wiem o co im chodzi. Nie wiem o co tu chodzi, co im się tak podoba, biedni, no. Ale no, tu nowy adres 2 lata, a poprzedni też. Nawet jak szukałem mieszkania u znajomej, mieszkałem w domu, to sąsiadka z góry też rzuciła kartkę pod drzwi i prosiła, żebym grał dłużej. Po prostu nie, ja nie wiem. Może no to wspaniałe. Także odpukać. Odpukać jest, jest to tak, bardzo pozytywne, bo to nie jest wcale takie oczywiste. No, no nie, no sama wiem jak śpiewam, tak, także... Tak, aczkolwiek zależy różne pewnie miejsce, jak różne ludzie miejsce... ćwiczą. Też, tak, bo to niektórzy ćwiczą ciągle to samo prawki, a mi się to rzadko zdarza. Ja mam troszkę inną metodę, inne metody i właściwie często po prostu, no gram. No jak człowiek gra, no to ładnie to brzmi, bo... No tak, jakby nie powtarzasz jednego miejsca nie, set razy. Rzadko mi się to zdarza, aha, tak. Czasem aha. Tak, ale, ale no, ale nie aż tak. Ja raczej to różnicuję, to swoje ćwiczenie. Może to lepiej brzmi, aczkolwiek nie wierzę, bo ja nie znoszę słuchać, jak ludzie ćwiczą. A ćwiczysz w tempach? Tak, ale bardzo dużo wolno też ćwiczę. Uśmiecham się do moich uczniów. A, to zawsze. Ja również do moich. A wiesz czemu? Bo wolniej chodzi o napięcia w ciele, żeby a poza tym, wiesz, możesz ogarnąć to wszystko i mózg nadąża za tym, co się dzieje. Nawet najlepsi pianiści muszą czasami, jak w zwolnionym filmie, nie? Tak. Slow motion. Tak, slow motion. Także nie, pośpiech niewskazany. Potem się można spieszyć już bardziej. I też to wchodzi w ciało, prawda? Że oczywiście. Te dźwięki gdzieś ci się układają i dopiero potem płynie. Tak, oczywiście, a poza tym to wszystko jest słuchaniem. Słuchanie jest szalenie istotne. Ja myślę, że to jest największy problem, bo też ludzie nie mają dźwięku często. Brzmienia. Tak, swojego własnego. Swojego własnego, indywidualnego brzmienia. A to wynika z tego, że oni nie słuchają widocznie. I znowu wracamy do moich uczniów też, bo ja mówię, wiesz, że porównuję też śpiewanie do... dlaczego od razu słyszymy, że gra Miles Davis? No bo po tonie, tak? No to oczywiście. Nie chodziło o to, żeby w ogóle zadał w trąbkę. Tak samo z Glennem Gouldem. Z Glennem Gouldem oczywiście. I w zasadzie z każdym innym... Marion Callas. Ellen Fitzgerald, wszyscy. Dokładnie, no. tak. I zobaczcie, jaki to jest proces, jak dużo mamy wspólnych takich cech. I ten proces jest po prostu taki naturalny, tutaj niczego się nie przyspieszy, nie przeskoczy. Najbardziej. Bo gdzieś tam to też dotyczy poznawania samego siebie, nie? Że odkrywania samego siebie, poznawania siebie. No i oczywiście jeszcze jedna rzecz, dźwięk trzeba usłyszeć zanim się go zagra. A to jest najpierw bardzo istotne, tak. Trzeba wiedzieć dokładnie jaki dźwięk, jaki efekt chce się osiągnąć w każdym takcie. W związku z czym nie ma nic gorszego niż usiąść do fortepianu i po prostu grać bez żadnego zastanowienia. A uczniowie często to robią oczywiście. Czyli po prostu tak bezmyślnie, nie? Tak, dokładnie, tak. Ale wiesz co, to też jest dobry patent, bo wtedy, ja mówię tutaj o wokalu, że czasami my jesteśmy skupieni, gdzieś tam jest ten stres, napięcie, a jeżeli skupiasz się na dźwięku, na tym, wracamy do tego, że nie ja pokażę jak śpiewam, tylko czym ja chcę się podzielić i że ta piosenka jest warta tego, żeby... Emocji też. Przekaz. Głównie emocje. I jak się na tym skupimy, to... Idzie. Dokładnie, to ten stres odchodzi, bo już przekierowujesz swoją uwagę. Tak, całą energię na to, na co powinnaś, a nie na jakieś zewnętrzne sprawy, które pięknie, są drugorzędne. Tak, zgadzam się. Tak. Poczekaj, skomplikowany przeczytamy. Proces. Zwolnienie, spowolnienie, jak Doris mówiła po waleńsku w bajce. Aha, gdzie jest Nemo, tak. Bardzo ciekawa rozmowa, pozdrawiam Miłka. No pozdrawiamy was. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Zwolnienie i spowolnienie. Tak. Dobre, bo zawsze czytam książkę Milana Kundery Powolność chyba. Widzisz? I on miał tam bardzo interesującą teorię. Aha. A mówił, że rzeczy ciekawe zwykle są w tempie spowolnionym, natomiast jak jest coś nieciekawego, to się przyspiesza. Ma taką teorię, dlatego te nasze czasy są takie dosyć nienadzwyczajne, bo może jakaś siła wyższa, Pan Bóg czy ktoś inny po prostu stwierdził, że trzeba to przyspieszyć, bo tak naprawdę nic ciekawego się nie dzieje i ten czas tam tak pędzi. Nie jest to zbyt pozytywne dla nas, bo... My żyjemy swoim tempem. No właśnie, no. Nie możemy tak oddać czasowi wszystkiemu. Czasowi, no, cokolwiek. No ale to jest ładne bardzo. Tak. Zresztą wiesz, to też, to okej, do tego Kundery,
że rzeczywiście to znaczy, że jesteś tu i teraz, nie? Tak, że oczywiście. Jesteś obecny, bo tak. Twoje ciało, twój oddech zawsze jest tu tak, i teraz. Oczywiście. Jest w uważności, nie? Tak. A my jednak albo sięgamy do przeszłości i do tego, co przeżywamy, zazwyczaj tak. odtwarzamy to, co te chwile, które już minęły. Tak, tak. Czasami jest tam też dużo bólu i takich niedobrych rzeczy, a nic to nam nie da. Dokładnie. A czasami lękamy się tej przyszłości. Tak. Albo za dużo o niej myślimy. Albo za dużo myślimy, znowu gdzieś tam nie będąc tutaj, nie? Bo tak jak nawet ty sobie zaprojektowałeś tą przyszłość, tak. ja zostanę przy tej teorii, to mimo wszystko na bieżąco tutaj byłeś i sobie program układałeś, ćwiczyłeś, że jednak byłeś też zakorzeniony tutaj. Znaczy wydaje mi się, że to jest troszkę jak rzeka, wiesz? Mm-hmm. Rzeka sobie płynie, a są jakieś skały, zakręty i wiesz, trzeba się dopasowywać. Być trochę, tak, to trochę jak u Brahmsa, czy u wielkich, w ogóle nie, nawet w interpretacji pewnych kompozytorów jest taka, u tych największych interpretatorów jest ta właśnie to naturalne przepływanie z jednej frazy do drugiej, z jednej melodii do drugiej, które nie gubisz tempa, a jednocześnie dopasowujesz się do tego, co się dzieje wewnątrz. I może w życiu jest tak samo, znaczy na pewno, bo już zaczynam widzieć ten proces i stwierdzam, że po prostu nie ma sensu się aż tak stresować tym, co tego, że może do tego celu jeszcze nie dotarliśmy, czy tak długo nam to zajmuje, ale po prostu no... To ja ci coś powiem, bo jesteś poznaniakiem. Tak. To nie wiem kiedy przechodziłeś przy Moście Teatralnym. No jeszcze jest... od dawna, nie? W grudniu pewnie. I tam jest napisane, o, przerwało, już jesteśmy, okay. że szczęście jest drogą, tak. a nie celem. Dokładnie, i to oczywiście. To jest to, co teraz tak, powiedziałeś. Dokładnie. I to swoje poznańskie, wiesz, tak. na murze, a to ważne i wcale nie takie proste, bo ludzie często zapominają o tym, co się teraz dzieje i ciągle myślą o tym, co będzie, wiesz, w przyszłości, a to jest dosyć męczące. A z kolei, zgubne, może to powiem, trochę się pochwalę nawet przed Tomkiem, że myśmy właśnie w tej pandemii tutaj zaczęli robić słoiki wdzięczności. Bo wiesz, o co chodzi? Właśnie to jest to, co ty mówisz, że przez to, że ty jesteś wdzięczny za to, co jest, za to, co przyszło, to też się nastrajasz, mówiąc już tak bardzo muzycznie, na to, co gdzieś tam będzie. I też to, co mówisz, co życie ci pokazuje, że przyciągasz potem te osoby, nie? Tak. Czyli nie jesteś nastawiony tak tunelowo, że to musi się wydarzyć w ten i w ten sposób, tylko otwierasz się na więcej scenariuszy możliwości oczywiście. I być może nie od A do B, tylko jeszcze po drodze masz O i coś jeszcze. No, tak, żeby gdzieś tam i nagle powiesz, w życiu bym na to nie wpadł, nie wpadła, a rzeczywiście to tak jakby miało być wszystko, więc warto też tak zaufać wewnętrznie i docenić, być wdzięcznym za to, co się dzieje. Tak. Nie? Że nie jest to łatwe, ale gdzieś jest ta lekcja dla nas. Cały czas. Do przerobienia. Staramy się, nie zawsze to wychodzi, ale wiesz. Ta pandemia mnie bardzo zrelaksowała, to jest inna sprawa. Muszę ci powiedzieć, że nigdy nie byłem tak zrelaksowany. I tak wypoczęty i w ogóle zupełnie żadnych problemów, jakby wszystkie rzeczy zeszły na dalszy wszystko plan. Wszystko się zawiesiło? Tak, zawiesiło się i właściwie... Wcisnąłeś pauzę? Tak, wcisnąłem pauzę, skupiłem się na tym, co trzeba, na szczęście miałem pracę, więc nie było tego, że wiesz, bankructwo i tak dalej. Tak. Ale bardzo tak, o dziwo tak. No wiesz, coś jest przyjemniejszego, siedzieć w domu, trochę pouczyć, trochę pograć, poczytać książki, słuchać muzyki, pić kawę, dobrze jeść. Robić live'y pogody głosu. Dokładnie, dokładnie. Objadać się smakołykami i wiesz, no i tyle. Chodzić na spacery, no to już zaczynało mnie denerwować, bo czułem się jak emeryt. Codziennie jeden spacer, czułem się jak mój dziadek 90-letni. No ale dla zdrowotności, no, tak. Oczywiście, no, wiadomo. Nie, to lubię, tylko wiesz, już brakowało mi ulic po 3 miesiącach, tak, bo mówię, gdzie tu iść. Na szczęście dużo parków wokół, ale no. Tak, Londyn pod tak, tym względem jest zielony. Wspaniały. Tak, tak, super. Tak, takie zielone płuca tak, mam. Tak, dokładnie. No to ja teraz chcę cię zapytać, bo jeszcze jedną rzecz, bo to pamiętam też z książki, nie tylko o Glenie Gouldzie, ale o Mieczysławie Koszu. Oni tam zwracają, szczególnie Kosz powiedział, że spotkał się w Warszawie na Jazz Jamboree z Komedą. Tak. I mówi, że Komeda przywitał się z nim jak pianista z pianistą, bo bardzo często po prostu ludzie do niego podchodzili, chcąc uścisnąć mu dłonie. Tak, a jednak pianiści dbają o swoje dłonie, wiadomo. Jak ty dbasz o dłonie?
W ogóle nie dbam, ale... Zwracasz uwagę nie, na to? Nie, no to znaczy uścisk powinien być porządny, męski, a nie tam jakiś, aha, wiesz, a nie. Ale nie boisz się, bo nie. Rzeczywiście ale... i u Glenna Goulda, ale Glenn Gould był bardzo przewrażliwy. Glenn miał obsesję na punkcie wszystkiego, tak, tak, że on był dziwny człowiek. Tak, tak. Nie, nie, nie. A zresztą jak ludzie wiedzą, że jesteś pianistą i ściskają dłoń, to zwykle robią to dosyć delikatnie, no, i okay. Zaczyna się, o Jezu, to takie... Takie piękne te dłonie, Boże, żeby tylko, a mówię, dajcie spokój. Także... Czy jesteś normalny? Nie, 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 absolutnie, nie, nie. Ale jestem uważnie, no to w sensie tak, dzisiaj na tarasie chciałem obniżyć leżak i spadło mi na nadgarstek i na szczęście przytrzymałem, ale aż potem wiem. Zrobiło gorąco, no. I już tak mnie trafiło, oczywiście no tak. Mówię, co za idiota ze mnie, rozmasowałem szybko, ale no, także nie uważam oczywiście, ale nie w jakiś przesadny sposób, no. Tylko że jest to podświadome, że człowiek jednak, no ręce są bardzo ważne. No tak. Jeszcze na razie. No cały czas, no. Oby do końca życia. Nie wiem jak długo, ale już na razie gramy jeszcze cały czas. Ręce są potrzebne. Dokładnie, tak? Do wszystkiego, więc bądźmy szczerzy, nie tylko do grania. Dokładnie, więc no. Jak to się mówi, do mycia i do tak, podcierania ale, też. Dokładnie, no. Ale nie jak Glenn Gould, nie, nie, okay. On wiesz, rękawiczki, niskie krzesła, nie, nic z tych rzeczy. Właśnie chciałam cię podpytać, bo on miał te krzesełko pigmejskie, czy ty masz jakieś swoje patenty? Nie, 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 nie. Ja bardzo nisko siedzę, ale to tylko tyle, nie, nie. A jakiś swój ulubiony fortepian? Nie, tutaj jak nagrywałeś płyty? Nie, to była Yamaha akurat, tak, ale nie, Steinway oczywiście. A każdy fortepian jest inny, więc to wiesz. Tak, tak. Ja też w domu mam Yamaha. To jest teraz, fascynujące, także. Bo jestem na rozdziale właśnie o jak powstawał Steinway, Steinway tak. Się mówi and Sons. Steinway. I też jest o tym, o tej osobie, która potem stroiła fortepian Glennowi Gouldowi tak. I właśnie, że nie tylko chodzi o to, żeby odpowiednio nastroić, ale też żeby brzmieniowo ten tak. Instrument... Bardzo skomplikowany. Właśnie. Rzeczy. I to był niewidomy stroiciel. Niesłychanie ciekawe. Romansa na trzy nogi. No to proszę. Jest, to jest ta nawet książka. Nie znam tego. To pokażę tobie potem. Ciekawe. Fascynująca jest. Chciałam cię zapytać, co lubisz w swojej pracy? Co lubię mojej pracy? Sztukę lubię po prostu. Żyć bez niej nie mogę. To jest proste jak drut. To najbardziej lubię. Po prostu zetknięcie się z pięknem. Piękno wydaje mi się jest rzeczą najważniejszą generalnie w życiu. Oczywiście brzydoty też potrzebujemy dla równowagi, ale wydaje mi się, że piękna w ogóle jest za mało w świecie dzisiejszym. Ludzie nie przywiązują wagi do estetyki, do pięknych rzeczy. Wszystko jest takie, wiesz, badziewne, co mnie strasznie irytuje. Natomiast nie, po prostu nie wyobrażam sobie życia bez obcowania ze sztuką. W jakiejkolwiek postaci. Oczywiście muzyka jest dla mnie najważniejsza, ale malarstwo, rzeźba, architektura, cokolwiek, wzornictwo, po prostu piękne rzeczy. Jest to, dla mnie jest to jak powietrze. Ja tego po prostu potrzebuję. Nie wyobrażam sobie inaczej bez tego życia. Musiałoby być niezwykle puste. Tak, jesteś głodny tego, tak jak widzę tak, z boku, to bym mogła nazwać, że jesteś głodny tak, życia. Tak, to jest tak, wiesz, że czasami mam zły nastrój, pamiętam kiedy to było. W zeszłym roku we wrześniu, lato było dosyć męczące z różnych względów, bo miałem też koncert tutaj, dużo było organizacji. I potem pojechałem do Londynu i byłem taki dosyć zmęczony i poszedłem na wystawę do Royal Academy of Arts, dwie wystawy były właściwie. I od razu potem zadzwoniłem do znajomych, czy do mamy nawet i mówię, Boże, od razu się lepiej poczułem. Mama mówi, no wiadomo, idź dziecko do muzeum, od razu ci się lepiej wszystko poukłada. I to prawda, po godzinie obcowania w ciszy z tymi obrazami od razu się lepiej poczułem. Także ja tego potrzebuję po prostu. No tak, no bo jakby oddałeś to, co miałeś, wiesz, na zasadzie tego pełnego kubka. Tak. Że gdzieś tam jest ten moment, żeby się wyciszyć i... Tak. No i oczywiście granie samo w sobie jest dla mnie rzeczą wspaniałą. Po prostu obcowanie z instrumentem to jest jak no bliski przyjaciel. A czegoś nie lubisz w swojej pracy? To oj, mnóstwa rzeczy. No, dawaj. No bo to jest wymagające, bo wszystkim to się wydaje teraz, o tak fantastycznie być pianistą. Braku pieniędzy. A dlatego robię inne rzeczy, to jest też te, to jest ta ścieżka szukania innych rzeczy, które może też są związane z moimi pasjami, ale mogą przynieść porządne pieniądze, a jednak sztuka jest rzeczą bardzo ciężką, żeby się utrzymać, nawet jak się jest świetnym. Także to różnie bywa, ale czego nie lubię?
lubię. No nie lubię tej całej otoczki w biznesowej w sztuce. Mnie to strasznie irytuje zawsze. Co masz na myśli? No, wszystko. Agentów, załatwiania tych wszystkich formalności, przebijania się mediów, promocji, self-promocji, samopromocji, czy jak to nazwać, niekończącego się... Autopromocji. Autopromocji, no, takiego ciągłego jakby tej całej, no, pracy przy komputerze, organizowania tego wszystkiego, szukania różnych. To jest fajne, ale tylko jak przynosi rzeczywiście w ostatecznym rozrachunku jakiś efekt, a jeżeli nie, może być to frustrujące bardzo. No i tu pomaga jedynie miłość do tego, tak absurdalna, że człowiek rzeczywiście przechodzi nad tym do porządku dziennego, ale nawet to ma swoje granice. Tak, jednak im człowiek jest dojrzalszy i starszy, to jednak stwierdza, że no, zwłaszcza jak się ma inne jeszcze priorytety, zainteresowania i oczekiwania od życia, no bo niektórzy może... mogą jakoś tak tylko jedną rzecz robić i jakoś na tym, nawet jak to nie wychodzi dobrze, to i tak to robią. No ja nie jestem w stanie tak, to jest jednak... Ale także jest dużo rzeczy, które są irytujące. Najpiękniejsze jest po prostu, jak się siada na scenie, jest pełna sala i gra się koncert. To jest najpiękniejsze. I no i też ćwiczenie. Się żyje, nie? Tak, i ćwiczenie też oczywiście, aczkolwiek nawet to bywa męczące, bo jednak jest to duża dyscyplina i nie zawsze człowiekowi się chce usiąść do instrumentu. Dlatego tak bardzo się zdyscyplinowałem podczas tych 4 miesięcy teraz. Religijnie wręcz siadałem do instrumentu, co było fajne akurat, ale już po 4 miesiącach wiem, Boże, gdybym tak jakaś daty już na horyzoncie by się przydały. To jest mobilizacja większa, są niby na jesieni, ale no, zobaczymy jak to wyjdzie. No. Także. Ładnie Will Smith mówił, o ten aktor, tak, o samodyscyplinie, że to jest self-love, czyli taka miłość do siebie. I on to nawet mówił na przykładzie bardzo takim trywialnym, że ktoś po prostu ma jakiś egzamin na uczelni i wiesz, wiadomo, że wtedy nie idziesz na imprezę i nie balujesz i tak dalej, tylko gdzieś tutaj już inwestujesz w swoją przyszłość. Oczywiście. I to, co dalej z niej może wyniknąć, on to tak bardzo ładnie gdzieś tam powiedział i rzeczywiście, bo u nas jednak ta dyscyplina jest troszeczkę, wiesz, pejoratyzowana. Tak, a tutaj jak podchodzisz do siebie trochę na zasadzie takiego kochającego rodzica, wiesz, czy tam przyjaciela i widzisz, że sobie gdzieś tam układasz tą przyszłość, no to troszeczkę masz inną motywację, więcej ci się chce i nagle gdzieś tam znowu pojawiają się, czyli mówimy o przekierowaniu znowu tych intencji na tą pogodę w nas, bo to jest jednocześnie, słuchajcie, jednocześnie jest, są możliwości albo są przeszkody i teraz albo od ciebie zależy, co wybierzesz, nawet jeżeli wyszedłeś z takich, jak to się mówi, takich mentalnych nawyków, negowania, widzenia wszędzie problemu, a nie rozwiązania, to tak jak się mówi, że te ścieżki neuronowe w mózgu i nigdy ich się nie wymarzę, ale można nowe stworzyć, tak? I tam krok po kroku, step by step, dzień po dniu, to było dzień po dniu, że się jakoś no, to wszystko zaczyna układać. Także cudnie, że o tym mówisz, bo czasami się wydaje, mimo wszystko jest takie przekonanie, no nie wiem, może muzyka klasyczna troszkę mniej, ale jeżeli chodzi o rozrywkę jazz, to czasami się ludziom wydaje, że wiesz, ja wstaję 5 minut przed biorę ten mikrofon, muzycy już grają, ja taka się w ogóle budzę taka zrobiona. Tak, oczywiście. I tak po prostu sobie śpiewam, że też. A to jest to, co, o czym ty mówisz, że się codziennie ćwiczy, codziennie. Oczywiście. To jest pamięć mięśniowa, tak samo jak u pianistów, u instrumentalistów, tak samo u mnie. Oczywiście. I to tak, i tak jak u sportowców, czyli cokolwiek byście chcieli w życiu zrobić, bo nawet wczoraj rozmawiałam z jedną znajomą, będzie się śmiała, jak to będzie oglądać i słuchać, ale ona mówi, słuchaj, bo chyba pójdę na kurs szybkiego czytania. I jej znajoma mówiła, że jak codziennie będzie ćwiczyć przez 3 godziny dziennie, to po, czy przez godzinę, to po 3 miesiącach będzie bardzo szybko już umiała czytać. Tak. A ja mówię tak, kochanie, cokolwiek zrobisz i wybierzesz i będziesz to robić codziennie przez ten okres, przez ten czas, to będziesz miała efekty. Tak, oczywiście. Teraz tylko pytanie, na co chcesz przeznaczyć ten czas.
Także słuchajcie, jest taka możliwość i naprawdę, jeżeli wam jest trudno, to zmobilizujcie się albo z koleżanką, albo z kimś znajomym właśnie po to, żeby, jak to mówi też nasze hasło, razem działamy, pogodnie wzrastamy, żeby jednak ten czas letni teraz, kiedy jest dłuższy dzień mimo wszystko, kiedy nam się chce, żeby, tak jak ty mówisz, na jesień się już przygotować z takim, wiesz, oczywiście. Dojrzałym nastawieniem, nie? Najbardziej. W ogóle dyscyplina, wydaje mi się, jest potrzebna. Ja to widzę po dzieciach, które uczę też. Tu fortepiany, lekcje akurat fortepianu się przydają, aczkolwiek ciężko jest, bo w szkołach nie uczy się dyscypliny teraz i jest takie bardzo duże rozluźnienie. A to jest ważne, ważne w życiu, bo nikt nie osiągnie nic w życiu bez dyscypliny, taka jest prawda. Oczywiście teraz się wydaje wszystkim, że można zostać celebrytą i nagle coś tam, wiesz, wyskoczy, jakiś durny filmik i zrobią i nagle z miliony ludzi ich ogląda, od razu idą do telewizji, ale w większości przypadków to tak nie działa. I to jest ciężka praca i trzeba niestety, a to dobrze mieć, ja mam to we krwi akurat, tą dyscyplinę, dlatego ja się nawet... Dla pracy, dla tego grania też, od dziecka, dokładnie, więc jakby to jest dla mnie normalne, że ja muszę usiąść przy tym instrumencie, ja się źle czuję w ciągu dnia, jeżeli czegoś nie zrobię. Nie przesadzajmy oczywiście, bo ostatnie dwa dni nic nie robiłem, a nie dotykałem fortepianu od 10 teraz, czy tam tygodnia. Nawet jesteś na urlopie, ale jestem na wakacjach, liczy, tak, muszę sobie zrobić przerwę, żeby świeżo bardziej podejść, bo też instrument może, zwłaszcza jak nie ma jeszcze koncertu, to trzeba trochę, żeby inspiracja jakaś wróciła też, a nie tak jak maszyna. Właśnie chciałam cię zapytać o tę inspirację, ale chodzi mi teraz po głowie dokładnie osoby, które miałeś na swojej drodze, które wpłynęły na ciebie i tobie gdzieś tam pokazały właśnie tą szerszą perspektywę, które ciebie zainspirowały. Jest co, jest tyle tych osób. Ja muszę powiedzieć, że największym szczęściem w moim życiu są w ogóle ludzie i przyjaciele, których mam ogromną ilość, nie chwaląc się, ale i na to zawsze mogłem polegać i tych ludzi było sporo, ale gdybym tak miał, zawodowo, to oczywiste sprawy są, moja pani profesor tutaj na Solnej w podstawówce, Krystyna Filipowska, ale też pani Dobkiewicz, którą zaczynałem na Głogowskiej. Ale pani Krysia to w ogóle... Pozdrawiamy, cudowna osoba. To zupełnie było... Właściwie ukształtowała mnie jako takiego artystę do pewnego stopnia. To najważniejsze, co było do zrobienia, to właśnie tam się zaczęło na Solnej. Co masz na myśli? To nie były tylko lekcje, bo to były tak jak nasze lekcje w związku z tym, że ja miałem też indywidualny tok nauczania, miałem 3 razy w tygodniu i one trwały po 3 godziny nawet. Wow. My po prostu siedzieliśmy, graliśmy, piliśmy kawę, rozmawialiśmy o sztuce, o obrazach, o muzyce, o nagraniach. Jedliśmy czekoladkę, bo znowu wracaliśmy do fortepianu i to było... Przyjemność. Tak, to było po prostu pasja wielka. Potem w Anglii też Graham Johnson oczywiście z akompaniatorem, jeśli chodzi o akompaniament. No właśnie, bo tutaj, przepraszam, że przerywam, bo tu jesteś solistą, pianistą solistą, a tu wchodzisz w tą rolę akompaniatora, tą osobę, gdzie idziesz współ, gdzie trzeba się jeszcze otworzyć na czyjś głos. Tak, też psychologia. No właśnie. No ja to jakoś miałem zawsze, ja dobrze generalnie z ludźmi współpracowałem muzycznie, a głos czuję jakby, więc też, ale tego też trzeba się nauczyć, bo jednak współpraca z głosem to jest co innego niż z innym instrumentem, a już w ogóle jak się gra samemu. Jednak to jest współpraca i symbioza musi być tych dwóch osób i ta symbioza musi być tak wielka, że jakby nie czuć w ogóle, jesteście jednością. Oczywiście każda jest indywidualna, ale współpracujecie tak, że ty wyczuwasz każdy oddech i wszystko, także jest to bardzo... I wcale nie tak oczywiste, nawet... Wielu solistów gra tak, że niby wszystko jest razem, a jednak jest osobno. No właśnie, ja miałam takie sytuacje też w szkole, że dlatego zależy mi bardzo, żeby pianiści przychodzili jazzowi, bo nie mają tego w programie. I żeby uczyli się, wiesz co, to nawet nie chodzi o granie, czy czasami tam harmonicznie coś robimy, ale o tą emocjonalność tutaj się rozchodzi, o którą ty mówisz. Ja mówię, i wyście tak zagrali? No tak. A mówię, a o czym tutaj? O czym śpiewa w ogóle, o czym śpiewa wokalistka? Nie wiadomo. A mówię, a dlaczego jak tutaj grasz na przykład oktawę wyżej albo niżej, to czy to się, czy to jest współmierne do tego, co jest w utworze, czy nie? Tak, dokładnie. I ja mam wrażenie, że czasami to są takie dla nich
trudne lekcje, tak, tak to nazwę. Tak. Mhm. I gdzieś tam otwarcie na tą emocjonalność. Przechodzę na herbatę miętową teraz, wodę już wypiłem. Spuszczy. To wiesz, to jest bardzo, bardzo istotne i bardzo trudne. O tym też mówi Bogdan Hołownia, którego uwielbiam, tak, jazzowy pianista. I bardzo w nim to szanuję, że on też właśnie zwraca na to uwagę, tak? Tak. Czyli jest ta wokalistka i on zawsze do niej, z nią, dla niej. Oczywiście, tak, a poza tym wiesz, że no, oczywiście, że wiesz, śpiewak to jest żywy organizm. To nie jest mechaniczny instrument jednak i oddycha, ciało działa zupełnie inny sposób niż drugi instrument, który też powinien oddychać. My wszyscy powinniśmy przy instrumencie oddychać. I to też słychać często, jak ludzie frazują, czy budują zdania jakby muzyczne. A to nie jest zawsze oczywiste dla ludzi. Także nie każdy jest świetnym. Nie lubię tej nazwy akompaniator, ale no powiedzmy akompaniator. No bo akompaniator jest jakby trochę kolaborującym pianistą, jak to w Stanach mówią, to się kojarzy z podziemiem i powstaniem jakimś, ale tak, collaborative pianist, czy tak, to trochę lepiej brzmi, bo to jest albo jednak... Albo duet, lepiej duet, bo to są równoważne rzeczy i ja zawsze to tak to traktowałem, aczkolwiek nie da się ukryć, że zwykle jak jest gwiazda śpiewak, to pianista jest zawsze jednak trochę w cieniu. Dlatego pewnie przestałem grać z nimi przez jakiś czas, już miałem tego. To zależy znowu od wokalu, nie? Żeby podkreślić, że ta muzyka, to co się dzieje i muzycy, z którymi gramy, że ten szacunek pokazać. Ja mówiąc wprost, lubię jak każdy ma swoje minuty na scenie, uwielbiam jak improwizują moi muzycy. Czasami wymyślam aranżę, że tutaj zacznę tylko z kontrabasem albo z basem i to... Tak, w jazzie to jest bardziej oczywiste. Ja jestem taka bardziej rozrywkowa, jak widać. Ja wiem, no ale w rozrywce jazzująca. Bo w jazzie to jest wręcz oczywiste. Tak. Nie wyobrażam sobie koncertu, gdzie zespół każdy nie miałby swoje 5 minut sławy. Tak. Ale to i tak każdego wyciągam, bo on wtedy może pokazać i też, no to jest też bardzo miłe dla mnie zawsze, że ktoś czuje to, że jest ważny, bo gra, a nie jest tłem, bo to często się tak niestety dzieje. Powiedz mi jeszcze teraz, o Twoje plany koncertowe rozmawialiśmy. Chciałam zapytać o płytę, bo tutaj nagrywałeś w Niemczech. Tak, w Berlinie. Dlaczego? Wiesz co, tu były różne opcje, głównie też finansowe, nie da się ukryć. Też chodziło o profesjonalizm, że tak powiem, całej obsługi. Była opcja, żeby to nagrywać w Anglii lub w Londynie. Potem stwierdziłem, że przede wszystkim reżyserem tej płyty był mój bardzo bliski przyjaciel z Niemiec. Którego poznałem w Kanadzie, w Banff. Reżyser dźwięku świetny i z nim chciałem to jakby robić, więc też... A że on mieszka w Niemczech i wtedy by mieszkał w Berlinie, no to jakby logicznym było, żeby to zrobić tam, bo przynajmniej on nie będzie musiał transportować całego swojego sprzętu. Taka piękna sala. Tak, świetne studio nagrywa. Tak, dlatego pytam, bo u mnie był Michał Pietrzak, producent muzyczny. Cię właśnie pytam o tą płytę, kto tutaj był producentem i dlaczego, a to teraz się wyjaśniło, że właśnie... I też Tobias wtedy pracował dla tej wytwórni, on dla nich robił różne nagrania, więc też z nimi nawiązaliśmy kontakt i oni jakby się w to włączyli. I no, także w Polsce też mamy dobrych reżyserów dźwięku, ale nie zawsze to wszystko tak wychodzi jak trzeba i też koszta były dosyć wysokie. No i też takie zaufanie do tak, to też, całej, tak, prawda? Tak, jakoś tak, no i stanęło, że w Niemczech to zrobimy, a ta sala jest sławna, to jest byłe radio berlińskie sprzed wojny i ona jest akustycznie doskonała. No i tam fortepian. Gratulacje. To już stare dzieje. Kiedy ta płyta wyszła, już nie pamiętam. 2014, proszę Państwa. Na razie nic się w tej kwestii. Ale jest, słuchaj. I cudownie, bo to też pewnie było Twoje marzenie. Tak. I to spełnione. Bo ja widzę, wiesz, całą Twoją drogę, tak patrzę z boku, gdzie po prostu sobie stawiasz gdzieś tam cele dalej. I doświadczasz, uczysz się i chyba na tym to polega. No tak, oczywiście, tak. Także to jest dla mnie też takie naturalne u Ciebie, że tutaj nie ma, że tam myślisz, że ktoś tutaj Cię nagle sam, tylko dążysz i realizujesz i to jest świetne. Tak. No sam nie, samo to się nic nie zrobi. To słuchaj, nadeszła taka chwila podczas live'a, gdzie ja się wspieram, a w sumie właśnie inspiruję.
takim kwestionariuszem, mm-hmm. który stworzył Bernard Pivot, francuski dziennikarz kulturalny. Mm-hmm. Był taki program Inside the Actors Studio. Tak, oczywiście, który, świetny no, zresztą. No, tak, znakomity. Tak, tak, widziałem wiele razy. Tak. No, ja też. James wspaniały Lipton, ten facet, który to prowadził. James Lipton się A to nazywał. On, no właśnie, tak, już nie pamiętam. W latach 90. przychodzili do niego aktorzy, reżyserzy, ludzie tak. filmu. I ja zawsze czekałam na koniec właśnie na te pytania, wiesz, to było niezwykłe. I marzyłam sobie z kolei, moja realizacja, jeżeli z kimkolwiek będę rozmawiać, no to posłużę się też tym kwestionariuszem, dlatego że tak jak ze wszystkimi rozmawiam, to każdy odpowiada inaczej. Może chodzi o to, żeby ten moment w życiu, w którym jesteśmy, bo być może za tydzień inaczej byśmy odpowiedzieli na te pytania, ale też chodzi o pewnego rodzaju osobowość, wiesz, i to jest dla mnie fascynujące. Zatem, już zaczynam myśleć. I teraz chcę, żeby to było na zasadzie spontaniczności. O, to będzie trudno, i bez filtrowania, wiesz, żeby to było tak. No tak. Dobrze, i tak jak cała nasza rozmowa, to ci powiem bardzo ładnie, to wyszło, że właśnie nie ma być idealnie, jest naturalnie. Tak jak sobie rozmawiamy przy herbatce, kawce, wodzie i o to chodzi. No to lecimy. Jakie jest twoje ulubione słowo? No nie wiem, szczerze mówiąc, pierwsze co mi przychodzi do głowy to sztuka, no więc będę musiał na tym... Dobrze, no, trudno. I teraz auto, jak to się mówi, weź sobie tego korektor, wyrzuć autokorektora i lecimy dalej. Dobrze. Jakiego słowa nie lubisz? Jakiego słowa nie lubię? O matko, to nie jest takie proste. Pierwsze znowu co przyjdzie do głowy. Nie. Właśnie nic nie przychodzi do głowy. Może, czyli nic? Czy wszystkie, wszystkie słowa lubię? To niemożliwe, przecież ja tylu rzeczy nie lubię. Pustka? Bo nic nie przychodzi ci do głowy. No może tak, pustka. Nie, na pewno są jakieś. Nuda? Nie, ja lubię się nudzić czasami. Może bezczynność. Okej. No nie, to już jest takie wydumane. Dobra. Lecimy dalej. Pustka może było dobre, tak, bo to rzeczywiście pustka. No trochę już się znamy, także... Tak, dokładnie. Nie będę nawet więcej. Co cię nakręca? Co mnie nakręca? O matko, chyba znowu będzie sztuka. Dobrze, niech będzie. Ale nie sztuka mięsa. Nie, aczkolwiek tą też lubię. Dobrze. Każdą sztukę lubię. Właściwie mnie wszystko nakręca. Wszystko, co jest inspirujące, także... A co cię zniechęca? Zniechęca mnie? A wiesz co? Co mnie zniechęca? No, co mi pierwsze przychodzi do głowy, to brak, jakichś konkretnych rezultatów. To mnie zniechęca, tak. To jest bardzo ciężko nad tym przejść do porządku dziennego. Ileż to już projektów było takich, że właśnie mamy w życiu, znowu wspólny punkt, no tak, że ja to bardzo, mam to samo. Bardzo, tak. To z biegiem czasu człowiek się uczy, żeby nad tym jednak nie deliberować i to już jest bardziej, ale jest to bardzo irytujące, zwłaszcza w tym zawodzie. No właśnie chciałam powiedzieć, bo wiesz, mam młodych uczniów i często też są rozmowy typu, czy mają dalej iść na Akademię Muzyczną, czy jednak, że przepraszam, być normalnym. Tak. Człowiekiem mieć normalny zawód. No i to tutaj dotknąłeś tego, tej takiej sfery, kurczę, bo to jest i trzeba mieć psychikę mocno i gdzieś tam mimo wszystko wierzyć, nawet jeżeli się nie znalazło, to że gdzieś tam coś jest, czuć to wewnętrznie i żeby tego poszukiwać, czyli gdzie jest to moje miejsce na scenie, co ja chcę oczywiście. Ludziom powiedzieć. Tak. I to co ty mówisz, to ja powiem ci szczerze, tak, nieraz się załamywałam, czy coś miało wyjść, albo ktoś powiedział, a nie wyszło, albo mówił, że robi, a nie wychodziło, czy nie wiadomo w sumie. I to jest takie no, trudne, a z drugiej strony może tak ta droga musi wyglądać, nie? Tak, i pewnie w perspektywie dłuższej czasu ma to sens oczywiście, ale w tym momencie, oby, kiedy to tak, dokładnie, tak. oby. Tak, tak. Tak, oczywiście, przecież 25 lat temu jeden profesor mi powiedział, że się w ogóle nie nadaje do grania i żadnej kariery nigdy nie zrobię na przykład. No, także... A potem ty go spotykasz i wręczasz mu swoją płytę ja i... Ja z nim potem studiowałem, żeby było śmieszniej, ale tak, ale krótko. Ale, no, ale jak coś takiego usłyszy na przykład młody człowiek w wieku 17 lat, no to może się załamać i stwierdzić, że to jest, no, facet jest...
sławnym profesorem, ma, wie co mówi, a coś takiego mówi, no to jest bardzo ciężko nad takimi rzeczami przechodzić, ale człowiek musi, no, ale to buduje charakter. Tak, ale niestety, ja też, ale też nie rozumiem takich sytuacji, bo wiadomo, że jeżeli jesteśmy w muzyce, to jesteśmy też wrażliwi. Tak, teraz oczywiście. Też dużo się o tej wrażliwości mówi tak generalnie na co dzień. Tak. I wiesz, ja jedynie jak do mnie ktoś przychodzi, to ja mówię, idź spróbuj, zobacz, tak, bo oczywiście. Dowiesz się na pewno dwóch rzeczy, albo to jest dla ciebie, albo to nie jest dla ciebie. I wtedy pewne jakby sytuacje same się czyszczą, ale żebym ja komuś mówiła, że tak, ty na pewno dasz radę, albo ty nie powinieneś, to ja nie lubię, jak mnie zawsze rodzice pytają, na przykład, czy córka się nadaje. To jest dla mnie niesłychane. No trzeba dać czas, i szczególnie w tym okresie takim dorastania, wiesz, o co chodzi? Tak, bo to czasami coś się może przestawić w głowie. Tak. Oczywiście, jeżeli ktoś ma problemy ze słuchem, tak, mówimy dokładnie. Tutaj już tak, o takich dokładnie. Biologicznych tak, rzeczach, to jak wiadomo. Ma głos tak? czy talent, to no oczywiście, tak, ale jak tak. nie ma ewidentnie, no to lepiej to lepiej powiedzieć, że niewskazane to jest. Pozbawić po prostu. Tak, aczkolwiek wiesz, no niech się ktoś inny męczy, ale zawsze jest jednak dobrze. Takiemu dziecku taką rzecz umożliwić. Nauczyciel się będzie męczył, ale pożytek jakiś na pewno z tego będzie, nawet jeżeli nie będzie jakiś taki, wiesz. Czy wiesz co? To jednak zawsze wzbogaca i na mózg działa dzieci. No właśnie o tym pomyślałam, że my dorośli chcemy mieć potem takie, wiesz, czarno na białym, a jednak to dziecko ćwiczy połączenie pól mózgowych, w ogóle całą gdzieś tam mechanikę ciała i się potem okazuje, że nawet nie wiemy, że ono z tego oczywiście. Korzysta w przyszłości. A gdyby tego nie było, być może by się tak dobrze nie rozwijało. Oczywiście. Więc dawać dzieciom taką możliwość. Tak, to, oczywiście. To cudowne jest. A jeszcze Cię zapytam, bo nie rozmawialiśmy o tym, ale spotkałeś się właśnie z takimi sytuacjami, że ktoś Ci podkładał nogę, zazdrościł gdzieś tam, albo na przykład mówił, tobie się nie uda, a potem mówił, tak, ja mówiłem, że on zawsze będzie artystą? Miałeś coś takiego? Nie, to znaczy ja miałem kłody podkładane pod nogi całe życie właściwie, zwłaszcza w szkołach. I nawet wtedy, kiedy mi się wszystko udawało i to zawsze były problemy, zawsze były układy jakieś, znajomości, które utrudniały nam życie, to wynikało z wielu rzeczy. Zawiść ludzka nie zna granic, cytując często, tak, często zazdrość może, często tak, fakt, że może też byłem jakimś outsiderem, może a nie tyle ja też, co akurat na Solnej taka sytuacja była, że wydaje mi się, że to wynikało z tego, że profesor moja była też nową nauczycielką, ja byłem jej pierwszym uczniem w ogóle, pierwszym w ogóle w całej karierze edukacyjnej. I tak naprawdę miałem być dany komu innemu, a ona się uparła, żeby mnie wziąć, bo powiedziała, ja chcę jego mieć u siebie w klasie, możecie wszystkich innych wziąć, ale jego mam wziąć. I także takie sytuacje były nieskończone. Zresztą często one są, a my nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Tak. Niestety ten zawód jest pełen wrażliwych ludzi, ale trzeba mieć skórę żółwia albo krokodyla. Tak, no tak, taka jest prawda, bo to jest ciężko. Trzeba wiedzieć, co się chce i co się chce osiągnąć i po prostu bez względu na to, co ludzie mówią, często robić swoje. A ja tego nie rozumiem, bo ta chemia między nauczycielem i uczniem, pedagogiem i uczniem, czy jakimś coachem, trenerem, jakkolwiek to nazwiemy, teraz może nie warto w to wnikać, ale ta chemia jest podstawowa, tak jak w relacji takiej partnerskiej. I ja też często mówię, jak ktoś do mnie przychodzi, przyjdź, zobaczymy, może ja Ci przypasuję, a jeżeli nie, to trzeba iść dalej, bo wiesz, na tym to też polega właśnie, żeby oczywiście, doświadczać, tak, nie? Tak, ja oczywiście. Też zmieniłam na akademii, po pierwszym roku zmieniłam profesor, bo też nie widziałam potem sensu i szkoda, że troszeczkę u nas jest to utrudnione. Żebyś mnie nie zrozumiała, moja nauczycielka na Solnej, to było wszystko fantastycznie, tylko ten nasz zespół jakby nie sprawiał czasami, sprawiał problemy innym, którzy widzieli w nas konkurencję pewnie, albo takie rzeczy, no i także... decyzje jakieś były podejmowane, co jest dosyć absurdalne z perspektywy czasu, bo często się okazuje teraz, że ludzie, którzy wtedy jakby teoretycznie tworzyli moją konkurencję, w ogóle już nie grają albo nic nie osiągnęli, a ja natomiast ciągle gram i
coś tam osiągnąłem, więc to też czyli jest życie takie... zawsze pokaże, to tak, co się mówi, nie zweryfikuje. Tak, no miejmy przynajmniej taką nadzieję, bo to już nie bywa. Ilu to już zmarło w biedzie tak. No, kompozytorów oczywiście, nie, czy tak. No, ale to nie jest nie nastawia się to. Nie, absolutnie nie. No, ja też nie mówiłam, że będę śpiewać, także to tak, wszystko oczywiście. Było też ciekawe. Tak, tak. Słuchaj, ulubione przekleństwo. Może być pierwsza litera. O, Holender. Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. No. Nie mogę tego powiedzieć bez nieparlamentu. No nie no. Ale pierwsza litera musisz powiedzieć. Aha, pierwsza... K, no niestety okay, K, dobra, tak. Dobra. Aczkolwiek czyli to... po polsku przeklinasz, dobrze. Tak, no jak już nie starcza mi angielskich przekleństw, to przeklinam po polsku i jeszcze w innych językach też, jak się da radę. O Boże. Jaki dźwięk lubisz? Jaki dźwięk lubię? Mm-hmm. Ło, matko. No nic, ludzkiego głosu chyba najbardziej. Czyjego? No w ogóle, piękny ludzki głos, chyba śpiewający. To jest chyba dźwięk, który największą mi sprawia przyjemność. Mm-hmm. Tak, wokal jest o dziwo, nie fortepian. Pomimo, że uwielbiam, ale jakbym miał już wybierać, to jednak głos jest królem wszystkiego. A jakiego dźwięku nie znosisz? O Jezus, to nawet nie mogę o tym myśleć. Skrobania paznokciami po tablicy w szkole. Okay. Coś, nie mogę nawet o tym myśleć, bo od razu mnie ciarki przechodzą. Tak, wiesz, koszmar. Jaki inny zawód mógłbyś wykonywać prócz obecnego? Ło, pełno. Ważne, żeby ze sztuką. Tak, musiałoby być to kreatywne. No to znaczy, na pewno mógłbym być historykiem sztuki i pracować albo w galerii. W sumie już jesteś dla mnie. Nie, ale to nie, to jeszcze albo w jakimś domu aukcyjnym. Chociaż z tym mógłbym mieć problem, bo ja jestem strasznie szczery i bezkompromisowy. Pani nie kupuje. Tak, a w domach aukcyjnych ani szczerości, ani. Tam po prostu trzeba sprzedać. Biznes. Cokolwiek to jest, to się sprzedaje, więc nie mógłbym powiedzieć mi, że pani przecież to jest kompletne badziewie. Nikt by tego normalnie nie dał. Za 10 milionów kobieta pójdzie i mnie zwolnią. No tak. No także no, ale tak, w sztuce na pewno, ewentualnie, wydaje mi się, że mógłbym być projektantem ogrodów. O. Bo uwielbiam ogrody. Mm. Po prostu marzę o tym, żeby mieć dom z wielkim ogrodem. To jest na pewno jeden z celów moich. Mam nadzieję, że nie będę musiał czekać do 90 w tym, ale no, może się uda jakoś, no. Także tak, ale wszystko co kreatywne, cokolwiek, ale musi być też z jakąś sztuką związane, nawet sadzenie. To uwaga, jakiego zawodu nigdy nie chciałbyś wykonywać? Oj, takich jest pełno. No. Czegokolwiek, co by było związane z siedzeniem od 9 do 17 za biurkiem. Na pewno nie księgowym, na pewno nie w bankowości, w żadnych finansach. Wszystkie te nudne zawody, które... Nie, coś potwornego. Nie, to nie. Żadnych z tego. Nic od 9 do 17. Ja muszę mieć kompletnie... Przy czym Lutosławski podobno właśnie siadał tak jak wiesz... To jedno drugiego nie wyklucza. No właśnie, ja mogę pracować w tej swojej firmie turystycznej od rana do nocy. Ale wymyślasz koncepty. Tak, ale to jest wszystko kreatywne i to nie jest, że ja mogę sobie siedzieć w domu, wypić kawę albo iść na spacer. Nie, to tak, to nie ma problemu. Tak, to, że tym żyjesz tak, po prostu. Tak samo jak gram, zwykle gram o określonych godzinach, ale to nie ma nic z tym. Nie z rutyną, nic rozumiem. Z rutyną. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dorzuciła swoich pytań oczywiście. Do kwestionariusza. Zatem lecimy z moją, no z moim tutaj dodatkiem. Jaki zapach lubisz? Oj, wiele zapachów lubię. No to dawaj. Ale to poczekaj, nie, takie nie ulubione. Nie musi być jeden, może być kilka. Wiesz co, no jest kilka, ale poczekaj. Wiesz. No nie, mam takie zapachy, tylko że nie wiem jak to się nazywa. No i tutaj ogrodnictwo by mi się przydało. A Miłka coś pisze, bo jest... Właśnie chciałam zadać takie pytanie. Ogrodnik, nie odeszłam nawet na chwilę. Miłka może podpowiesz, bo Miłka właśnie twój ogród. Bo to nie jest, na pewno nie magnolię uwielbiam, ale magnolie aż tak nie pachną. Ale jest taki inny kwiatek, który jest wspaniały, ale to jest na drzewie. Drzewo, taki krzew jest, ale lawendę uwielbiam zapach. Mamy mnóstwo teraz w ogrodzie u rodziców. Tak. Niektóre zapachy róży są przepiękne. No jest mnóstwo tych zapachów. Tak. Uwielbiam zapach wisterii. Nie wiem jak to po polsku się mówi. Takie winogronowe krzewy zwykle na domach są. Bóstwiam to. Jak to się nazywa?
po polsku. Nie wiem, musiałbym sprawdzić. W każdym razie jest sporo. No i niektóre perfumy oczywiście. Cudnie. A jakiego zapachu nie znosisz? Matko. Wiesz co, jest taki krzew, który śmierdzi w Anglii tak, jakby ktoś zrobił za przeproszeniem w toalecie coś. I nie wiem, czemu ludzie to sadzą. A może to jest na komary, czy na coś? Nie wiem, wiesz co, trudno powiedzieć. Ale tak, nie wiem, czy są jakieś zapachy. Jaśninowiec, pisze Miłkarz. To jest jaśninowiec. Tak? A tutaj pani jeszcze pisze Danuta, gardenia. Gardenia. Uwielbiam zapach gardenii. I glicynia. Glicynia też. O, widzisz, tak, dziękujemy glicynia. Wam to jest bardzo. Glicynia, tak, super, dziękujemy, tak, właśnie. Super. Glicynia. Jak a zapachu, którego nie lubię, no nie wiem właściwie. Może mam jakiś, ale generalnie mam bardzo wyczulony węch, więc ja strasznie nie lubię nieświeżych zapachów. No ale to już nie wchodźmy w te szczegóły. Twoja ulubiona książka i dlaczego? I może być kilka, bo my tu mamy pogodne inspiracje, więc później jak już będzie, wiesz, na blogu, to ja dorzucę linki. Okej, dobrze. Także nie musisz się ograniczać. Oj, to będzie ciężko. Uwaga, no, tak, dokładnie, bo ja wiesz, że mam obsesję na punkcie książek. Nie. To znaczy, wiesz co, dobra, to tylko fikcja, tak? Nie, wszystko, ulubiona książka, słuchaj, matko. Nie ma. No dobra, to słuchaj tak, z fikcji. O Jezus Maria. Słuchaj, no tak, dobra. Mamy czas. Okej, zacznę od bardziej takich rozrywkowych. Tak, Hrabia Monte Cristo, Dima. Uwielbiam tą książkę. Uwielbiam Wojnę i pokój, Tolstoja. Klasyk. Tak, mam nadzieję, że jeszcze raz to przeczytam, ale nie wiem, czy będę miał czas. Na pewno uwielbiam Prusta, tylko że go czytałem 25 lat temu i chciałbym to, na pewno muszę to jeszcze raz przeczytać. Ale tak, ale to tak. Łatwiej mi powiedzieć autorów. Uwielbiam Szandora Maraja. Żar, świetna książka. W ogóle jego książki są świetne. Jeszcze kilka bym wymienił, ale już teraz... To pokażesz mi później, bo ja nie tak, tego. Więc Szandor Maraj na pewno. Uwielbiam... Mój Jezus, uwielbiam. No, wielu rzeczy uwielbiam. Chyba autobiografię, biografię? Wiesz co, jest jedna książka o sztuce, która jest nadzwyczajna i to jest o autoportrecie. Lori Cummings, która jest dziennikarka, historyk sztuki, która pisze w Anglii, która napisała książkę właśnie o autoportrecie, która była absolutną dla mnie rewelacją. Pod każdym względem, nie tylko tematu, ale też sposobu opisywania rzeczy i piękna języka, w jakim to napisała. No Jezus, tych książek jest tyle. Ja po prostu uwielbiam książki. Ja cały czas czytam i kupuję maniakalnie, co mnie doprowadzi kiedyś do ruiny. No ale... Nie. No. Jeszcze z literatury. Cugaro pani jeszcze pisze. Whiskey Cugaro. To chyba chodzi jeszcze o te, O te kwiaty. O rośliny, tak, a to już nie znam to sobie tego. Sprawdzimy w takim razie. Dziękujemy sobie, bardzo. Ja, Tomasz Mann oczywiście, ale poczekaj, przecież jest jeszcze angielska literatura. To jest najlepsze, że jak człowiek tyle czyta, to potem żaden tytuł mu nie przychodzi do głowy. Ale tych książek jest wiele. Lubię na przykład Józefa Rota, Marsz Radeckiego, wspaniała książka. Siostry Brenta, Jane Eyre, rewelacja. Jane Eyre, uwielbiam. Mam polską tak, i angielską. No, tak, no tak. Widzisz, ja niestety tak. Mam coś takiego, że czasami sobie kupuję polską wersję angielską. No oczywiście. No jest dużo tego, bardzo dużo. To uwaga, twój ulubiony film albo serial, bo teraz seriale są też... Nie, serial na pewno nie. Znaczy lubię różne seriale, ale... Film, no to jest tak, to będzie... Leopard, jak to się mówi po polsku, Lampedusy, film Viscontiego. Lampard, w oparciu o książkę. To wspaniała książka też, uwielbiam ją. Visconti to tak, Leopard, potem Fanny Alexander, Bergmana i Barry Lyndon Kubricka. Te trzy filmy są moje ulubione, ale ja mam tyle filmów ulubionych.
Listy Chopina tutaj pani mówi. Listy Chopina? Mhm. A właśnie kupiłem drugi tom. W Żelazowej Woli właśnie kupiłem drugi tom, bo miałem pierwszy w Londynie. I listy Chopina są wspaniałe. I Mozarta są nadzwyczajne też. Ale jeszcze nie przeczytałem Chopina wszystkiego, więc... Ale tak, świetna rekomendacja, tak. Ale no to jest bardziej tak... tak, ja bym bardziej... Ulubione to bardziej bym fikcję i tak. A, twoja ulubiona, uwaga, to może być wszystko. Piosenka, muzyka, kompozytor. No Jezu, kompozytor to Bach, wiadomo, no i Mozart. To, okay. To jest dla mnie zawsze piosenka. Mm-hmm. Chyba nie mam ulubionej piosenki. Mam sporo ulubionych piosenek, ale... Nie, nie mam ulubionej piosenki, o dziwo. A co tam jeszcze było? Muzyka? Muzyka. Aha, nie, no to klasyczna niestety. No nie, bo to tak oczywiste. Ale też ja lubię każdą muzykę. Jazz oczywiście i pop też, rozrywka i jak najbardziej. Tina Turner. Cokolwiek, no. Mnóstwo jest tych, tak. Ale głównie z przeszłości jednak. A pewnie się kończy to na końcu 90. lat, potem coraz gorzej. A powiedz jeszcze, czy masz swoją ulubioną sentencję, która ciebie prowadzi? Sentencję, powiedzenie albo... Tak. Która teraz Ciebie inspiruje? No teraz mi przyszło, ale będzie mi ciężko to przypomnieć. To są słowa założyciela firmy Rolls-Royce. Mm-hmm. Weź, to będę parafrazował, weź coś, co jest perfekcyjne i zrób to jeszcze lepszym. Bardzo to lubię. Ja jestem niestety perfekcjonistą, więc ale mi się to bardzo podoba. Wydaje mi się, że jednak doskonałości trzeba we wszystkim szukać. Do jakiegoś stopnia oczywiście nie można wpaść w obsesję, ale wydaje mi się, że to jest to zdrowy, zdrowy kierunek, żeby rzeczy ulepszać i robić je jeszcze bardziej pięknymi. Ale też ten złoty środek, to mi się udawało zawsze. Dzisiaj robi niezłe samochody. A tu jest pytanie do mnie. Z jaką piosenką mi się kojarzy gość? I teraz słuchaj, nie wiedziałam, dopóki nie... Bo ja nie przygotowuję tak. się, powiem szczerze. I po jak tutaj siedzieliśmy i to przyszło mi do głowy jedna fraza. Always look on the bright side of life. Właśnie to oglądałem ostatnio. To mi genialne. Się kojarzy z tobą. To dobre. To dobre. Chyba mnie przeceniasz. Z tym bright side of life. Nie, myślę, że nie. No, i tyle tak. moich pytań. A i finał jest od Bernarda Pivot. Ostatnie pytanie. Mm-hmm. Jeśli niebo istnieje, co chciałbyś usłyszeć po przekroczeniu jego bram? To znaczy tak, po pierwsze niebo na pewno istnieje. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. A co bym chciał usłyszeć? No, od Pana Boga pewnie chciałbym usłyszeć. Tomasz, no jakoś ci nieźle poszło. Chodź tu, posłuchamy Bacha, bo jest u mnie na kawie. Więc skomponował znowu jakąś kantatę. A przy okazji chciałbym cię przedstawić Mozartowi i paru innym, więc wiesz, zjemy kolację, wypijemy jakieś dobre wino, może jakiś szampan kruk i po prostu, wiesz, pogadamy sobie, no. No, może was zostawię, bo jestem zajęty. No, coś w tym stylu, nie? Jeżeli w ogóle przejdę przez bramy Piotrowe. No, ale, filmowa tak. wizja. Trochę jak u Feliniego. No tak. I dużo pięknych kobiet oczywiście. I fontanny. Tak, oczywiście. I dużo ładnych, tak. Wszystko takie, wiesz. Tak. Właśnie, a gdzie ty się, jeżeli miałbyś teraz gdzieś sobie pojechać, twoje ulubione miejsce na świecie. Od razu do Włoch. O właśnie, do tak, ten film. Tak, tak. I właśnie skoro... Rzym czy gdzieś... Wenecja chyba, wiesz? Rzym też. Mm-hmm. Rzym, Florencja, Wenecja, ale wiesz co, we Włoszech to każda wioska. No ale niestety jadę do Grecji tym razem, za 2-3 tygodnie, do Aten, więc Włochy schodzą na dalsze plany. Ale tak, Włochy, zawsze. Uwielbiam ten kraj. Wszystko najwspanialsze. Poczekaj, bo tu widzę szukanie doskonałości Gra szklanych paciorków. Herman Hesse. O, świetna tak, książka, znakomita. Tak, uwielbiam Hermana Hesse też. Świetny, super, dzięki. Bardzo. A tak. Tutaj pani jeszcze Przemek Remi, film Zoolander. A, Zoolander. A to Przemek Remi nas słucha. No witam cię, Przemusiu. Tak, Zoolander, świetny film. Tak, tak. To jest inny gatunek trochę. Ale znalazłby się na pewno w pierwszej dziesiątce.
Tak, Zoolander to jest komedia, tak, która jest dosyć abstrakcyjna, ale to jest właśnie ten humor, który moi znajomi i ja i wszystkich, których znam, że tak powiem, kumają, więc tak. Ten film mógłby być papierkiem litmusowym, testem jakby, czy ktoś jest twoim równie, znajomym, czy nie. Równie świernięty jak ja, czy nie. Zgadzam się, Włochy, każda wioska. Tutaj od Aliny, dzięki Alina. Też się zgadzam z Włochami, z każdą wioską. Ale na świecie jest pełno pięknych miejsc. Słuchaj, to jest twój pierwszy taki live? Wiesz taki, co? Taki tutaj, wiesz... No w mieszkaniu, tak. Raz w telewizji byłem na żywo chyba. Czy dwa, ale tak to nie. W radiu chyba nigdy nie byłem na żywo, zawsze było nagrywane. Także... Jak? Świetnie. No ja dziękuję ci, że przyjąłeś zaproszenie. Tak miło się rozmawiało. Jezus Maria, tak, już gadamy godzinę 40 minut. Kto słucha tego? Przecież to można się zaludzić. Nie no, fantastycznie, wiesz. Ty poszedłeś teraz na rekord, ty będziesz rekordzistą u mnie na live. Coraz dłuższe. No ale jak jest ciekawy gość i ciekawie się rozmawia i też myślę, że jakoś tak po prostu cudownie opowiadasz i przecież nie będę tutaj ciebie stopować, bardzo wręcz dziękuję. Odwrotnie. Bardzo dziękuję. Najpiękniejsze miejsce na ziemi złockie. Zapraszamy panią Anię z Tomkiem. Dobra. Dzięki. To z panią Anią porozmawiam w takim razie. Powiem jej, o co chodzi ze Złockim. Tomku, gdzie to jest? Tomku, ja tutaj i urodzinowo, i tak generalnie dziękuję. Chcę tobie życzyć i myślę, że wszyscy tutaj z pogody głosu życzymy tobie cudownych, pięknych kolejnych lat. Dziękuję z bardzo. Takim nastawieniem, z taką inspiracją i też zobacz, jak inspirujesz też inne osoby, jak to wszystko pięknie przepływa. Ja to się śmieję tak, ale zarażasz pogodnie, patrząc na tą sytuację, która się dzieje. I też życzę tobie rozwoju kariery, dalszych koncertów i też tej turystycznej działki. Jak najbardziej. I w sumie to, co jest najważniejsze, to zdrowia. Tak, to miłości. Podstawa. Tak, dokładnie. I tego pogody wszyscy... głosu. Dokładnie. Proszę bardzo, Państwa tutaj. Świetna rozmowa, dziękujemy. Super wywiad, luźna rozmowa. Pochłonęła mnie całkowicie. Bardzo Wam dziękujemy. Ślicznie dziękujemy. I zapraszamy i do Tomka na stronę, na Facebooka, na Instagrama. I zapraszamy, później będzie też do odsłuchu, także przekazujcie, udostępniajcie. Będziemy bardzo wdzięczni za lajki. Jak najbardziej. I standardowo żegnamy się też dżinglem pogody głosu. Tak. I tu znowu oddaję głos. To znowu oddaję głos pani wokalistce. Bardzo dziękujemy, że byliście bardzo z nami. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Ja. Pogoda głosu. Na pokazanie siedmiu to sposób. Własny instrument z nas każdy ma. Śpiewajmy więc ty i ja. Ty i ja. Babaduba. 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 Ty i ja. Jeszcze raz będzie temat. Pogoda głosu. Na pokazanie się. Dziękujemy za serduszka. Lecą serduszka do was też. Tomuś, śpiewaj! Nie, absolutnie nie! Nie będę śpiewał! A możesz na 24 klaskę. Na pokazanie się dwa. Cztery. Widzisz, coraz gorzej. Nie wiem, że klaska nie umie się zamówić ze mnie. I ty i ja. Pap duba. Ty i ja. Ty i ja. Dziękujemy za pogodne spotkanie. Trzymajcie się. Pa! Bye bye! Thank you.